No i witam was serdecznie w kolejnym, tak, wszystko jest ok, w kolejnym studiu Pandemia, tym razem
Z nami Janek Traczyk, czyli znowu porozmawiamy sobie o gospodarce, ekonomii. Przez większość czasu będzie z nami Kuba Polasik, szara eminencja czatu. I co jeszcze? Dołączy do nas Dominik Wilczewski. Później na tematy białoruskie, a z Białorusi zeszły nam najnowsze dane i zaczęło się tam grubo. I zobaczymy, czy traktor, woda, kozie mleko. Mimo tego, co robił i kasza gryczana. Tak, igra w hokeja i siedzenie na lodowisku. Tak, tak, więc może być nie grubo tam. Ten. Więc jak dojdzie do nas Dominik, to pogadamy o tym. I chyba jeszcze Franek ma dołączyć na Białoruś i potem pogadamy sobie o jakichś Sowietach i o tym, co się dzieje w Polsce, o tym całym dymie. No to co, Janku, ja bym zaczął, w zasadzie moja kartka to są trzy linijki zanotowane, pisałem kod, a nie pytania. Dobrze, to Piotrze, i ty ja zacznę, bo ostatnio rozmawialiśmy trochę o ropie i próbowałem się wymądrzeć na temat tego, jak obecne obniżenie konsumpcjonizmu i spowolnienie konsumpcji właśnie rynkowej wpłynie na ropę. Mówiłem, że nie będzie to wielki spadek. No i tutaj pierwsza moja analiza, która się rozbiła o głębokie o lodowiec tego, co się dzieje. Mianowicie już widać, że będzie miało wpływ. Ropa prawdopodobnie, wszystko wskazuje na to, tanieje i jeszcze bardziej będzie tanieć w dużej mierze właśnie dzięki ograniczeniu konsumpcjonizmu, ponieważ jest problem też załamanie na rynku transportowym, są odwołane fracht morski, wiele statków likwiduje swoje połączenia. Jedna z większych firm związanych z transportem, czyli Maersk, tak samo jak Yusen, odwołało łącznie około 40% swoich stałych przepływów pomiędzy Dalekim Wschodem a Europą. Port w Hamburgu odnotowuje w tej chwili znaczący wzrost, mówimy już o 10% nieodebranych kontenerów z portu, więc widać tutaj, że jest bardzo duże załamanie na rynku transportowym, co będzie powoduje szok popytowy na rynku ropy i dalej będzie to taniało. Już są w tej chwili pierwsze nawoływania do części krajów arabskich z prośbą o zaprzestanie wydobycia w ogóle ropy. Myślę, że to nie nastąpi, ponieważ za bardzo ich cała ekonomia, cała gospodarka jest oparta na źródełku finansowania, jakim jest ropa, ale tutaj zdecydowanie będzie to dla nich bardzo bolesne i pytanie, co zrobią. Myślę, że najgorszym, co mogą zrobić, będzie zwiększenie wydobycia i na to i są tego świadomi, ponieważ to będzie tylko potęgowało spadek cen. Będą próbowali się, myślę, jakoś dogadać i będą próbowali łatać jakoś te dziury budżetowe, te leje, kratery budżetowe. W jaki sposób? Myślę, że będzie teraz wielka wyprzedaż częściowo ich aktywów na rynkach światowych, co będzie wielką okazją dla Chińczyków posiadających rezerwy gotówkowe i to, co do tej pory skupowali właśnie szejkowie, to jak różnego rodzaju akcje firmy, czy to niemieckich, czy skandynawskich. No tutaj oni posiadają bardzo szeroko rozbudowane portfele inwestycyjne. To tutaj będą próbowali z nich delikatnie wychodzić i żeby łatać dziurę i myślę, że to jest okazja zakupowa olbrzymia dla wielkich nowych mocarstw, takich właśnie jak głównie myślę tutaj o Chinach. Dalej, mówimy tutaj, zacząłem już mówić o transporcie. To poza takimi firmami stricte transportowymi związanymi z frachtem morskim, dalekomorskim, czy to Maersk, czy Yusen, czy kolejne, oni są już zaprawieni w bojach, przeżyli kryzys 2008 roku, wiedzą, jak się tutaj zachować, więc ci, którzy przeżyli, myślę, że przeżyją, ale też ten kryzys, mimo że pewnie będzie jeszcze bardziej dotkliwy i jeszcze bardziej oberwą po kieszeni po raz kolejny, ale firmy transportowe, jeśli chodzi o samochodowe, tutaj będzie wielkie przetestowanie. Jeden z większych przewoźników europejskich, on się nazywa Webers czy Werbers, ściągnął flotę
prawie 4000 ciężarówek do swojej bazy i stoją i czekają na lepsze czasy te samochody. Więc tutaj widać też już olbrzymi spadek przewozów kontynentalnych, samochodowych, co też będzie miało odbicie w cenach ropy ze względu na spadek popytu. I tutaj myślę, że takie sprostowanie co do ostatnich, nie wiem, tydzień temu byłem? Półtora tygodnia temu chyba, no coś takiego. Dokładnie. No to już tyle się zmieniło. To, co wtedy mówiłem, że raczej się nie wydarzy, miałem na myśli ograniczenie frachtu, już się wydarzyło i to bardzo mocno. Myślałem, że aż tak nie będzie ograniczenia z rynku samochodowego przewozów, albo że będzie krótkotrwały. No tu się, jeśli przebazowujemy flotę 4000 ciężarówek na całą bazę i zabezpieczamy je przed zniszczeniem i tworzą część nowych miejsc pracy w tej firmie, polegających na tylko utrzymywaniu tych samochodów w jakiejś bieżącej konserwacji, żeby na placu przeżyły, czyli będzie to raz dziennie odpalanie na tam 10 czy 15 minut, no to pokazuje, że trwają przygotowania do dłuższego zastoju, który nie będzie kwestią tygodnia czy dwóch, tylko raczej miesięcy, no. Czy to będzie jeden miesiąc czy trzy, to w tej chwili ciężko prorokować, myślę, bo to wróżenie trochę z fusu. Ale to pokazuje, że firmy, ci najwięksi gracze, szykują się na dużą obniżenie wolumenu przesyłek, które będzie się działo. No i to też myślę, że duży udział w tym mają takie dobra czysto konsumpcyjne jak ubrania, o których też już wspomniałem, że to jest wielka zapaść, ale myślę, że nie tylko. No, proszę. Powiedz mi, bo zacząłem się coraz bardziej, znaczy inaczej, zapaść na rynku lotniczym jest oczywista, ona musi nastąpić. Według ciebie jak długo branża lotnicza jest w stanie tkwić, żeby w jakiś sposób w miarę płynny się odrodzić? Ile jeszcze miesięcy według ciebie? Czy jak w ogóle to widzisz, że bez wielkich publicznych dotacji jesteśmy w stanie przetrwać? Bo tak to lotnictwo będzie musiało praktycznie z gruzów powstać. To będzie branża lotnicza. Uważam, że branża lotnicza jest tutaj tak ważna dla państw, że państwa nie pozwolą im upaść. Będzie kryzys. Ale już w tej chwili myślę, że możemy się szykować na obserwowanie, kupić sobie chipsy, otworzyć piwo i czekać wielkich transferów z państw, z budżetów państwowych do firm lotniczych. No myślę, dobra, że państwowe, nawet, ale co wizer Ryanair? Co z prywatnymi? Myślę, że tutaj będzie częściowa nacjonalizacja albo pożyczki gwarantowane przez państwo, ponieważ jest to bardzo dużo miejsc pracy, bardzo istotne źródło podatkowe, jeśli wróci to do swojego standardowego rytmu. Bo w tej chwili uziemienie, myślę, że Ryanair czeka właśnie na dotacje jakieś, bo bez tego... Znaczy, Ryanair jest nietypowym przykładem tutaj, ponieważ dla Ryanaira aż tak istotne bilety i sprzedaż tych biletów, wykonywanie tych przelotów nie jest konieczne. Oni czerpią... Kiedyś czytałem, to musiałbym wrócić do tego, nie przygotowałem się na temat lotniczy, ale był czas, że ponad 70% wpływów to były wpływy z budżetów lokalnych lub państwowych, ponieważ żeby uruchomić jakieś połączenie, Ryanair wymagał na przykład od województwa małopolskiego, przykład, wykupienia reklamy w swojej gazetce pokładowej albo wymalowanie samolotu w logo małopolskiej. I dla nich źródłem przychodu nie były bilety, dlatego też sprzedawali je tak tanio, tylko właśnie te dotacje reklamowe, de facto państwowe. Więc czy oni latają, czy nie, i tak wystawiają za to faktury. I tutaj dlatego Ryanair nie jest aż tak typowym przykładem. Wizz Air jest już ciekawszy, ponieważ on bardziej zależy od przychodów z biletów. Tutaj myślę, że oni już najpóźniej za miesiąc zaczną się zastanawiać, czy nie ogłosić upadłości, ponieważ jak każdy tego rodzaju przewoźnik, mają samoloty w leasingu. Jak nie latają, nie zarabiają,
i dopływ gotówki. My muszą zwrócić kasę zgodnie z prawem za nieodbyte loty, mimo że będą się pewnie z tego też próbować wykręcać, pobierając jakieś opłaty manipulacyjne, ale będą musieli to zrobić prędzej czy później. Więc tutaj to już branża jest na granicy i spodziewam się tutaj... Jak jeszcze skończymy temat lotnictwa, to mamy na czacie trochę pytań odnośnie wpływu taniejącej ropy na gospodarkę państw, które są od tego bardzo uzależnione, czyli państw arabskich. I tu też się pojawiło pytanie o Wenezuelę, ale Wenezuela już jest praktycznie krachem finansowym, więc ona po prostu pewnie się po prostu bardziej dobije, ale z pewnością będziesz mógł też do tego nawiązać. Dobrze, to nawiążę do tego zaraz. Jeśli chodzi o branżę lotniczą, no to tutaj na pewno będzie takie nawiązanie, że taniejąca ropa im pomoże. Ale myślę, że możemy się spodziewać pewnego rodzaju przetestowania rynkowego, ponieważ już działalność na granicy opłacalności będzie utrudniona, niemożliwa dla nich, więc z jednej strony musimy się przygotować na to, że w skali całości ceny połączeń trochę wzrosną i na pewno skończy się konkurencja cenowa. Tego jestem więcej niż pewien, że nie będzie już tak tanich biletów, ponieważ branża będzie musiała spłacić pożyczki zaciągnięte z państwa. Już widzimy, że linie lotnicze LOT wycofały się z zakupu Kondora. Ale też sfinalizowali Lufthansa to. Jeszcze raz? Sfinalizowali to. No z tego, co ja kojarzę, to był podpisany list intencyjny i jest mowa o wycofaniu się z tej, i właściwie to chyba nawet już zerwali negocjacje i powiedzieli, że w tej sytuacji to jest niemożliwe. No i, bo jeżeli kasy nie przelali. Aha, więc możliwe, że to będzie w jakiś sposób list intencyjny, może nawet jeśli LOT będzie musiał coś zapłacić ze względu na umowy, to nie będą chcieli przyjąć w całości tego przedsiębiorstwa. Lufthansa chce już wygasić lub przebranżowić, to się nazywało Germanwings, ta ich tania linia, więc tu będzie wielkie przetestowanie, które będzie tylko rosło. To jest chyba tyle, co mogę powiedzieć o liniach lotniczych. Jeśli chodzi o to pytanie z czatu na temat... Tak, chwilę do linii lotniczych, bo to też się na czacie pojawiło. I to też jest taka opinia związana z tym programem, troszeczkę kontrowersyjnym, czyli LOT do domu, to co LOT w założeniu miał ściągać i pomagać Polakom docierać do Polski z różnych części świata. I tak naprawdę sporo osób myśli, że to była wielka hucpa i jedynie sposób na dofinansowanie w pewien sposób podupadających państwowych linii lotniczych, bo te bilety były oferowane w naprawdę sporych cenach. Także jak myślisz, czy rzeczywiście to był program rządowy wymierzony w to, żeby uratować linie lotnicze, czy im jakoś pomóc ekonomicznie przed nadchodzącym kryzysem? Nie wiem, czy tutaj będzie rzeczywiście, nie wiem, czy by się tego doszukiwał, ponieważ akurat LOT jest w tak dużej mierze państwowy, że co by się nie działo, państwo i tak dorzuci, żeby nie zbankrutowali. Myślę, że tutaj to mogło być rzeczywiście LOT. Jestem dziwnie spokojny o to, że skalkulował powyżej rynkowo swoich kosztów, ponieważ to, że sprzedawaliby bilety po cenach około rynkowych, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że jeszcze państwo do tego dopłacało. Mimo wszystko to był program rządowy i wykalkulowali to tak, żeby zarobić. I to na pewno budują sobie poduszkę na leasingi, na raty leasingowe samolotów, na raty wynajmu samolotów, bo przecież jest cała flota Dreamlinerów uziemiona, więc płacić. Boeing, wracamy do tematu, czy wypłaci odszkodowania, w jakiej kwocie, bo w tej chwili Boeing dostał świetną kartę przetargową, żeby przynajmniej zmniejszyć koszt odszkodowania, ponieważ powie, i tak nie mogliście latać przez koronawirusa, więc nie będziemy wam płacić tyle, ile początkowo chcieliście. Więc zobaczymy, co tutaj będzie, te negocjacje będą bardzo na pewno ciekawe.
A czy tu będzie jakiś, czy możemy to potraktować jako początek pomocy publicznej? Myślę, że tak, że tutaj już to mogliśmy w ten sposób częściowo potraktować, że przygotowywał się lot do odebrania pomocy właśnie za pośrednictwem tego programu. Wiesz co, przy takich analizach brakuje mi czasami uwzględnienia. Wiem, że to jest trudne, tych wstrząsów wtórnych, bo my liczymy tak, w mikroskali, tam z niedalekiej rodziny jest sobie bar i założenie skończy się kryzys, ludzie wrócą do baru, więc zakładamy te dochody, które były przed, a dziś brakuje uwzględnienia, że ludzie będą biedniejsi po tym wszystkim i będą wracali powoli do tego stanu finansowego sprzed. Wielu ludzi będzie się bało, przynajmniej turystyka będzie nadal podnosić z ruin, więc tych lotów i tych chętnych, żeby korzystać, i tak będzie dużo mniej, więc założenie, że wrócimy do stanu sprzed, na przykład w okresie pół roku czy roku, dla mnie no jest odległe od prawdy, że te To tutaj wstrząsy. ja się w pełni zgadzam, że ludzie będą dużo biedniejsi i spadnie też popyt na te usługi, a więc na pewno jestem dziwnie spokojny, że będzie to okazja do zezłomowania najstarszych samolotów, ograniczenia liczby lotów, ale linie myślę, że będą tak czy inaczej podnosić trochę ceny, ponieważ będą musiały się trochę częściowo odkuć, będą musiały spłacić długi, które zaciągają, będą musiały odbudować sobie odbudować standing finansowy, wykupić obligacje, które emitują teraz na potęgę, więc myślę, że jednak będą się kierować się do osób, tak jak było to wcześniej, że loty samolotem były dla osób bogatszych albo dla tych, którzy muszą, albo też biznesowo. I to będzie koniec, myślę, częściowo masowej turystyki takiej lotniczej. No Częściowo, na jakiś czas. no tak, z pewnością będzie znaczy, no, pewne przetasowanie, nie? Na rynku lotniczym I tak i jak będzie teraz plan. osoba, studenciak, który nic nie robi, może za 20 zł polecieć do Oslo czy za 200 zł na Kanary, no to już nie będzie, to już będzie kosztowało 600 czy 700 zł. Więc to będzie cały czas na tyle, myślę, w zasięgu, żeby latać, ale już nie tak często, nie tak grubo i tak łatwo, bez myślenia o tym. Że pewnie przed każdym kolejnym lotem się po prostu zastanowimy dwa razy, czy będzie nam się po prostu opłacało lecieć i czy ten lot będzie dla nas w pewien sposób niezbędny. No bo to rzeczywiście miało miejsce na rynku lotów, chociażby takich, wiesz, międzyeuropejskich w ciągu ostatnich paru lat. No to rzeczywiście za kilkadziesiąt czasem. Czy okolice tam 100-150 zł można było się praktycznie dostać w każde miejsce w Europie i w okolicach Europy, licząc to nawet Bliski Wschód, więc no ja też jestem zdania, że prawdopodobnie niestety taka tania turystyka lotnicza na razie nam zniknie z horyzontu przez co najmniej w najbliższych parę lat. Ale wiesz co, Janku, to może byśmy jeszcze teraz wrócili do tego tematu ropy, który tam się pojawił. Czyli jakie to będzie miało odbicie, Twoim zdaniem, dla tych gospodarek państw, które są no, od ropy w pewien sposób nawet uzależnione, nie? Że to jest ich największy zasób i surowiec, który stanowi tak naprawdę ich być albo nie być na rynku gospodarczym. Myślę, że tutaj w dużej mierze skończy się rozrzucanie pieniędzy, czyli wielkie imprezy sportowe już nie będą dla nich takim priorytetem i nie będą tyle kasy w to pakować. Nie będzie kupowania sportowców takiego też, ponieważ ten rynek transferowy na rynku piłki nożnej najlepiej to widoczny. Te miliardowe, no przepraszam, przesadzam, że miliardowe, ale wielomilionowe transfery odejdą do przeszłości. Te też milionowe gaże piłkarzy, to już się niedługo skończy, bo to jest w pewnej części istotnej właśnie finansowane czy przez firmy arabskie, czy przez ich fundusze inwestycyjne, czy przez firmy, w których te fundusze mają udziały.
Więc tutaj poza tym firmy europejskie, które nie związane z tymi państwami, też będą bardziej liczyć koszty, więc to będzie pierwsza ofiara. Druga, przecena na rynkach akcji. Myślę tutaj, jeśli możemy spodziewać to, co widzimy, bo będą chcieli upłynnić swoje aktywa, które mają, żeby utrzymać pewien poziom życia. Bo dla nich to będzie teraz o przeżycie częściowo walka. No i duże zubożenie. No najciekawsze jest tutaj moim zdaniem obserwacja i papierkiem lakmusowym będą dwie linie lotnicze, Qatar i Emirates, które przynoszą coraz mniejsze straty. To jest w tym roku otworzyli szampany, ponieważ Fly Emirates osiągnęło rekordowo niską stratę. No to teraz chyba już będą liczyć bardziej kasę i pilnować, żeby pracować w okolicach zera, nie przynosić straty, już nie będzie takiego dotowania tych linii. I tutaj tą klamrą myślę, że możemy łączyć. I to, co się będzie działo z tymi liniami oraz innymi gałęziami później tych gospodarek, będzie papierkiem lakmusowym, co się z nimi stanie. W ogóle tutaj ciekawostka, spróbuję Amara wcisnąć, mam mikrofon, tak jest, spróbuję Amara wcisnąć do rozmowy, bo nie wiem, czy wiecie, skoro rozmawiamy o Arabii Saudyjskiej, rozmowy pokojowe w Jemenie weszły na kompletnie nowy poziom, gdzie faktycznie Houthi i rebelianci Houthi i rząd Arabii Saudyjskiej są stronami w tej rozmowie, więc jest szansa na rozwiązanie tego konfliktu. To też pokazuje chyba, że Arabia Saudyjska, znaczy nie zakładałbym, że po 3 tygodniach czy po miesiącu kryzysu Arabia Saudyjska już zaczyna rewidować swoje cele lokalne, polityczne, lokalno-mocarstwowe. Natomiast nie wykluczam tego, bo no możliwe, że to już się odbija, że Arabia Saudyjska już chce troszeczkę wyhamować ten konflikt w Jemenie, w który była zaangażowana mocno, bardzo aktywnie. Dużo pieniędzy władowała w ten konflikt, także duże straty poniosła, a tu widzimy, chcą rozmawiać z gośćmi, którzy latali w sandałach, tak? Oczywiście to jest nie do końca prawda, bo to długa historia, ale no, propagandowo goście w sandałach. No to mam Arabię Saudyjską, teraz dorzuciłem i o niej bym chciał pogadać, bo jednak Emiraty i Katar to są małe kraje. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, papierki lakmusowe, ale to Saudowie rozgrywają największą kartę na Bliskim Wschodzie mimo wszystko. Rosja to jest oddzielny temat, o Rosji rozmawialiśmy ostatnio i pewnie jeszcze dzisiaj też pogadamy później. Co myślicie o Arabii Saudyjskiej? Główny kraj myślę, OPEC-u. Że na pewno tutaj się skończy ich wyścig zbrojeń i tutaj pakowanie nieprzebranej ilości gotówy w zbrojenia, co tutaj wpłynie bardzo silnie na ich pozycję negocjacyjną ze Stanami, ponieważ ich silna pozycja wynika z tego, że to, co zarabiają na ropie, potem wydają w Stanach właśnie na technologię. I Amerykanie dlatego tak są za nimi, moim zdaniem, ponieważ mają od nich kupę kasy w Lockheed Martinie, w Raytonie i tak dalej, i tak dalej. I to się skończy, więc skończy się, myślę, że bardzo mocne wspieranie Arab przez Stany. A, czyli w tą stronę, to, że jeśli nie będzie transferów finansowych w kierunku uzbrojenia amerykańskiego, to Amerykanie nie będą chcieli utrzymywać. Mi się wydaje, wrzucę tutaj ładną Arabię Saudyjską, mi się wydaje, że jednak nie, bo Arabia Saudyjska pozostaje przeciwwagą dla Iranu na Bliskim Wschodzie. Od razu odpowiem na pytanie. Pytanie się pojawiło od kolegi Komena znowu. Witam cię. Oman jest pod jakimiś wpływami Arabii Saudyjskiej, czy bardziej kieruje się w stronę Iranu? Oman jest mediatorem wielu konfliktów na Bliskim Wschodzie, głównie tego jemeńskiego. No bo sąsiad. Nie wiem, jak teraz będzie to się zmieniało, bo ten ich sułtan bodajże, który tam rządził długo i miał bardzo dobrą opinię na Bliskim Wschodzie, strzelił w kalendarz, kopnął w kalendarz, więc zobaczymy, jakie będą teraz zmiany w Omanie. Natomiast Oman był neutralny. A wracając, mi się wydaje, że jednak Stany Zjednoczone będą kooperować z Saudami ze względu na Iran. Tym bardziej, nie wiem, czy słyszeliście to chyba dzisiaj czy wczoraj, Amerykanie zablokowali tą pożyczkę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Iranu na zakup sprzętu medycznego, co jest w ogóle już sam fakt bezprecedensowy. To nie słyszałem o tym. Tak, bo to jest świeża rzecz, też mi przypadkiem przypomniała się i przypadkiem wpadła. Bezprecedensowa, że w ogóle Iran poprosił Międzynarodowy Fundusz Walutowy o pożyczkę na zakup sprzętu medycznego. I równie bezprecedensowe wydaje mi się, że Stany Zjednoczone blokują to. No bo skoro pierwszy raz chyba proszą, no to także można założyć, że pierwszy raz blokują, tak? Więc od razu kilka case'ów przerobiliśmy.
No dobra, okej, okay, mów, okej, okay, bo zaraz do Polski wrócimy, bo pewnie nie masz dużo czasu, a fajnie byłoby. No właśnie, chciałbym już zbliżać się ku końcowi, więc tylko to, że Iran pierwszy raz poprosił o pożyczkę, to obiło się głośnym tutaj echem wśród znajomych, którzy zajmują się finansami, więc to wiedzieliśmy, ja wiedziałem doskonale i to było bez precedensu, pokazując, że rzeczywiście Iran jest po pierwsze taki znak, że sobie chyba nie radzi z tą pandemią, druga rzecz, kończy im się gotówka, więc to jest bardzo ciekawe, no i ta ropa. Tanieniąca jakich płacy boli. Nieduże sankcje. Więc... Dobra, to szybkie pytanie, Janku, skoro chcesz niedługo uciekać, spróbuję cię jeszcze przeciągnąć przez chwilę. Rozmawialiśmy o inflacji, a teraz zapytam z drugiej strony, a co myślisz o wariancie, ja się z nim nie zgadzam, ale zapytam, o deflację, skoro większość pieniędzy jest kreowanych na bazie udzielanych kredytów, to się wstrzymamy teraz linie kredytowe mimo obniżenia stóp procentowych, to nie myślisz, że możemy delikatnie przystopować inflację? Mówię, ja się z tą tezą nie zgadzam, ale zostawiam cię z nią. Inflacja czy deflacja, to jest pytanie. Wydaje mi się, że przy tym poziomie drukowania pieniądza inflację będzie broniła ropa. Oj, sorry. Janku, przepraszam cię. Ajajaj, musisz powtórzyć, bo nie trafiłem w ten przycisk, który powinienem. Wyciszyłem zamiast mikrofon, wyciszyłem audio wewnętrzne, czyli wyciszyłem ciebie. Najmocniej cię przepraszam. Dobrze. Czyli musimy się cofnąć do momentu inflacja czy deflacja. Dobrze. To na pewno inflacji, obroną dla inflacji będzie taniejąca ropa, która jest ważnym składnikiem ceny wszystkich produktów i taniejący transport i ten składnik właśnie ropy to będzie element ceny bronił przed inflacją znaczną, ale transfery pieniężne z państwa, które będą służyły do rozruszania gospodarki, do powrotu działania firmy, pożyczki, które zostaną udzielone i napływ pewien... Nie chcę powiedzieć, że niekontrolowany, ale znaczący przepływ pieniądza w stronę gospodarki z państwa napędzi tą inflację. I nawet jeśli deflacja się pojawi, to raczej będziemy mówili o deflacji krótkoterminowej, mikroterminowej, a nie, ponieważ w tej chwili będzie okazja do, będzie wyścig po gotówkę i firmy mogą, dużą część firm będzie ścigała się, żeby wydoić jak najwięcej gotówki z rynku. Jesteś? I tu będą konkurować niską ceną, ale w okresie już powyżej 2 miesięcy nastąpi inflacja. I tego jestem więcej niż pewien, ponieważ już firmy tą kasę, którą udaje mi się gotówkę zgarnąć z rynku, zgarną, a powiem, i będą my odczuwały presję inflacyjną. I teraz jeszcze tylko nawiążę tutaj do Polski, bo już będę musiał zaraz lecieć, że bez precedensu jest też obniżka stopy procentowej w tak krótkim okresie do tak rekordowo niskiego poziomu. I tutaj jest to... Jeszcze nie znalazłem mądrego komentarza, który by tłumaczył, dlaczego to zostało zrobione. Ponieważ NBP wytrąciło sobie bardzo ważny oręż do późniejszej stymulacji gospodarki w tej chwili, ponieważ no, zejdzie to... Ile? Do 0,25%, a potem do zera na ujemnej, wątpię, żeby zeszło. Zresztą zerowa też nie wydaje mi się możliwa. I w tej chwili rynek dostał już w poprzedniej sesji bardzo jasny sygnał, w którą stronę to idzie, że została obniżona ta stopa, czego się nikt nie spodziewał. Zostały zwiększone dodruk pieniądza, wykup obligacji. W tej chwili zostało zapowiedziane, że to będzie kontynuowane i jeszcze nawet zwiększone. Po co jeszcze dodatkowo zwiększono, znaczy pogłębiono obniżkę stopy? To tutaj nie rozumiem tego ruchu, nie znalazłem komentarza, który by to też dobrze wytłumaczył. I efekt,
jest co najmniej dyskusyjny, czy wystąpi. Okej, co uważasz o tym pomyśle Krzysia Bosaka, który jest też w wielu innych krajach, czyli wprowadzenie wakacji kredytowych, jak to ładnie określają, ogólnie odłożenia, odroczenia spłat rat kredytowych, chyba tylko to było dla firm i dla leasingowych, czyli konsumenckie nadal miałyby być płacone na pół roku? Tutaj wydaje mi się to średnio realne ze względu na to, że banki już i tak dostają po tyłku przez obniżkę stopy procentowej, a jak jeszcze zostanie im odebrane to źródło dochodu, to pytanie, z czego będzie finansowana konsumpcja. Wyciszyło cię chyba. Tak, to umiem, musiałem odrzucić. Przepraszam. Plus to, że nie część kredytów nie przestanie być spłacana przez bankructwo kredytobiorców. Ja nie, tutaj wydaje mi się, że lobby bankowe mocno zadziała, żeby to nie nastąpiło. Myślisz? No bo banki tak przecież będą naciskać, żeby NBP była, nie wiem, finansowało obligacje bankowe. No, ty znasz lepiej te mechanizmy. Więc... Tak, tylko że mimo wszystko Janek nam chyba musi coś załatwić bardzo ważnego. Jakim cudem to nie my jesteśmy najważniejsi. Zapraszam w niedzielę na Fadiego oczywiście i cześć Dominik, fajnie, że wpadłeś. Zaraz Białoruś. Cześć. Pociągniemy ostro Białoruś, bo słyszałem, że tam grubo dzisiaj chyba dane zeszły pierwsze takie. Przepraszam cię Piotrze, bo mi zerwało połączenie. Dobrze, tylko dokończę ostatnią myśl i będę też już uciekał właśnie, że jeśli będzie to rata, zawieszenie rat tylko odsetkowych, no to to się jestem w stanie pytanie właśnie, czy to będzie tylko zawieszenie rat odsetkowych, czy też kapitałowych? Jeśli będzie zawieszenie rat kapitałowych, banki dadzą radę i nie będzie problemu. Jeśli będzie zawieszenie zarówno odsetkowych, jak i kapitałowych, no to tutaj wyniki finansowe banków tak na tym ucierpią i brak przepływów w systemie bankowym gotówki, że nie będą mieli z czego prowadzić bieżącej działalności. Pamiętajmy, że banki nie przechowują tej kasy, której my korzystamy bezczynnie, tylko ona musi zarabiać. Trzeba płacić ludziom i to jest właśnie raty odsetkowe, to jest to, na czym oni zarabiają. Więc jeśli przejdzie zawieszenie wszystkich rat, zaraz nas wywali, kapitałowych i odsetkowych, no to tutaj wątpię, żeby to w ogóle miało szansę. I już to jeśli coś zawieszą, to kapitałowe i zostawią odsetkowe, żeby to był ten czysty dochód dla banku, co wydłuży okres kredytowania i w długim terminie wydłuży koszt tego wszystkiego, ale da odetchnąć na krótki czas. Dobra, ja muszę, jeśli chcesz się pożegnać, się pożegnasz, a zaraz nam wywali wideokonfę, więc ja już zakładam nową. A propos, żeby nam prawa autorskie nie poleciały, mordeczki, muzyka. Dobra, ja już tutaj tworzę nową, szybciutko. I lecimy, sorry. I klik. Siema, to już jestem znowu ja. Przypominam, niedziela Fadi. Fadi, będzie fajnie, będzie wesoło. Wpadajcie zdecydowanie. A co, zaraz Białoruś, bo Dominik wpadł, czyli w końcu zrobimy tą Białoruś. Jezus Maria, ten wspaniały kraj. A tam dużo zgonów, chyba kilkanaście przybyło. A biorąc pod uwagę, że przecież oni delikatnie kryli te dane przecież. Czemu przecież kliknąłem, że nie trzeba tego robić? Przecież, co jest do chuja? Przecież oni kryli te dane. To zaskoczenie, że teraz kilkanaście ich wystrzeliło. Janek do nas wróci jeszcze na chwilę, nie wiem. A, to zobaczymy, bo już zacząłem gadać o Białorusi. A to wiesz co jeszcze, zanim wejdziemy do Białorusi, ja bym jeszcze też troszeczkę nawiązał chwilowo do ekonomii, sytuacji z giełdy i notowań, jeśli chodzi o walutę, bo to też mamy teraz taką stosunkowo ciekawą sytuację na rynkach. No dawaj. Aha, dobra. To jest bardzo ciekawe, że po chwilowych spadkach, ale rzeczywiście całkiem sporych, które dochodziły do 20-30%, jeśli chodzi o główne indeksy i główne firmy notowane na rynkach, między innymi na amerykańskim. W tym tygodniu, o dziwo, mamy całkiem mocną hossę i dziennie indeksy, jak i notowania zyskują stabilnie po 2, 3, 5, a czasem nawet 7-8%. No i tutaj tak, no, inwestorzy
Zastanawiałem się, czy jest to w pewien sposób już odpowiedź na te naprawdę duże pikowania w dół i rynek się w pewien sposób po prostu odzywa, że to przewartościowanie, niedowartościowanie, niedoszacowanie wartości poszczególnych spółek osiągnęło już taki niski pułap, że teraz jest moment, żeby to skupować, ale jednocześnie to wszystko stoi w kontrze z coraz trudniejszymi i z coraz, no, można powiedzieć, no, bardziej niepokojącymi doniesieniami, które dochodzą do nas z USA. I tak naprawdę domniemuje się, że mimo tego całkiem stabilnego i optymistycznego tygodnia na giełdach, niestety za tym pójdą kolejne spadki. Oczywiście ta reakcja pozytywna też mogła być odpowiedzią na te szeroko zakrojone, w zależności oczywiście od państwa, mniej czy bardziej programy pomocowe, które miały, które polegają na pompowaniu po prostu olbrzymich ilości miliardów euro czy dolarów, a w przypadku gospodarki USA nawet bilionów dolarów bezpośrednio w gospodarkę i w stymulację ekonomii. No ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę jeśli chodzi i o Europę, a przede wszystkim o Stany Zjednoczone, jesteśmy dalej w okresie preludium największego rozwoju. Nie, ja też myślę, że to jest wyłącznie korekta drobna, co nastąpiło. Zawsze po ogromnych spadkach następuje krótka korekta i zaraz dowiemy się, czy to będzie krótka, czy dłuższa korekta. No tu nawet bez jakiejś większej analizy fundamentalnej i technicznej jestem w stanie zaryzykować taką tezę. No, cześć Dominiku. Ale jednocześnie ta korekta jest też na tyle duża, że wiesz, już można mówić o tym, że no jest to na jakiś trend, co prawda krótkoterminowy, ale jednak wyraźny. Nie? Inną sprawą jest też to, że już do mass mediów przeszły informacje, które też stymulują skupowanie po prostu przecenionych akcji przez osoby, które na co dzień nie śledzą świadka giełd i świadka inwestycyjnego. I być może to też jest odpowiedzią po prostu na to pytanie, skąd mimo tych niepozytywnych doniesień z całego świata, na razie rynki giełdowe przynajmniej reagują na to w tym przynajmniej ostatnim okresie całkiem pozytywnie, o dziwo. Też złotówka, jeśli chodzi o cenę złotówki w stosunku do dużych walut, na razie to się ustabilizowało. W przypadku dolara to mamy gdzieś okolice 4,20 za dolara. W przypadku franka szwajcarskiego okolice 4,30 i w przypadku euro 4,50 i jak pokazują informacje z ostatniego tygodnia, czy nawet z ostatnich 10 dni, na razie jest to mniej więcej stabilne. Także zobaczymy, co przyniesie przyszłość i jaka będzie sytuacja po świętach wielkanocnych, kiedy przyjdą kolejne doniesienia o rozprzestrzenianiu się wirusa z terenów Stanów Zjednoczonych, jak też bezpośrednio wpłynie okres świąt wielkanocnych na kolejną falę pandemii, bo mimo oczywiście nakazów i zachęcenia rządów różnych państw do spędzania tych świąt w izolacji, najpewniej jednak... No sytuację w Polsce pogadamy, nie? Przerwę ci, bo o sytuacji w Polsce pogadamy sobie pewnie tam po później, jeśli zostaniesz to stąd też, a tak to pewnie tam z Frankiem to przerobimy. Natomiast wiesz co, zawsze zabawa, no kurs jest taki, kurs jest śmaki, ja wiem, analizy techniczne, fajnie popatrzeć na wykresy, świece, nie świece, też kiedyś o tym czytałem, też mi się kiedyś wydawało, że jestem w miarę mądry, a rzeczywistość okazała, bardzo szybko mnie weryfikowała, tylko że i tak wolałem i w stronę krypto, które bardziej rozumiem jednak, to o ironio, dużo, dużo bardziej rozumiem kryptowaluty niż waluty normalne. Natomiast dochodząc już do puenty, przewidywanie czegokolwiek teraz i zachwycanie się według mnie, znaczy zachwycanie to jest taka ironia, przesadna oczywiście, kursem, że jest taki czy śmaki na dany moment nie ma żadnego znaczenia, bo to się wszystko tak przerotuje, więc dla mnie, ja na przykład jak patrzę, po prostu zmieniłem, przerzuciłem część złotówek na dolary, koniec, nie myślę o tym. Czy to pierdolnie, czy nie pierdolnie, zakładam po prostu, że dolar będzie bardziej
stabilny niż złotówka, mimo tego dodruku i nie patrzę co dwa dni, jaki jest kurs, więc faktycznie. A teraz, skoro już i tak się wbiłem, jedziemy z tą Białorusią w końcu. Kurczę, w końcu się udało. Ja się będę Dominik cisnął, nie oczekuj tutaj lekkiego podejścia. Ostatnio jak Franek powiedział, jak był z nami Jon o Naddniestrzu, nie wiem czy słuchałeś, może widziałeś, Franek określił Jona jako wschodni intelektualista, czyli taka osoba, która dzieli włos na cztery, jest ostrożna, jeszcze jak masz, identyfikuje się z tożsamością rumuńską, mieszkając, pochodząc z Tiraspola, no kurwa, musisz być ostrożny, jesteś tego świadomy, tak? Rumuńskość w Tiraspolu to nie jest najlepszy pomysł, więc gdzieś go rozumiałem, ale go i tak cisnęliśmy, żeby nam udzielił kilka fajnych odpowiedzi, więc jeśli będziesz tutaj ostrożnie mówił o Białorusi, będę podkręcał tempo, powiedz mi, co wiemy, bo ostatnio zeszły dane nam chyba z Witebska, Witebsk i Mińsk chyba są teraz najbardziej zagrożone na Białorusi. Co się dzieje w tym kołchozie Baćki, wiesz? Co tam powiesz, bo wiem, że pilnujesz, Białoruś zawsze była w twoim temacie, tyle co pamiętam chyba... umiesz i porozumiewasz się w miarę płynnie po białorusku. Jakby to śmiesznie nie brzmiało, bo język białoruski jest przecież na granicy wymarcia. No na pewno słychać mnie dobrze, mam nadzieję. No, jest dobrze, jest dobrze. No to dobrze, to cieszę się. Witam wszystkich przede wszystkim. No z tym językiem białoruskim to rzeczywiście jest, w Mińsku pewnie nie jest to, znaczy jeśli szukać kogoś, kto mówi po białorusku na co dzień, to raczej w Mińsku, a nie w innych miejscowościach i raczej wśród przedstawicieli młodej inteligencji opozycyjnie nastawionej do reżimu to zwykle koreluje, no ale przechodząc do meritum, to z tych danych, które rzeczywiście mamy na dzisiaj, to jest prawie 1500 potwierdzonych przypadków, 1486, no oczywiście to pewnie do dzisiaj, do wieczora może się zmienić. No i tak jak powiedziałeś, faktycznie jest to głównie Mińsk i Witebsk. 700 przypadków w Mińsku i ponad 350 w obwodzie witebskim. W to wchodzi oczywiście miasto. No i po raz pierwszy od czasu w ogóle rozpoczęcia pandemii mamy już konkretne decyzje podjęte przez władze, nie przez władze na szczeblu ogólnokrajowym, tylko przez władze miejskie w Mińsku, dotyczące wprowadzania w życie ograniczeń w poruszaniu się, ograniczeń w jeśli chodzi o no, takie życie społeczne, tak, ten social distancing, ale nie to i tak... przerwę ci. Pytanie jest, koment, czy Białorusini wyleczyli się jeżdżąc traktorami? Jakie efekty ta kuracja dała? Odnieś się profesjonalnie do tego pytania, proszę. No, ta wypowiedź o traktorze to była mniej więcej połowa marca i wtedy było kilkadziesiąt, chyba niecałe 30 przypadków odnotowanych na Białorusi zachorowania na koronawirusa. Teraz mamy 1500, więc chyba traktor, sauna, wódka, hokej, koza i co tam jeszcze, to nie działa. Zresztą ja muszę powiedzieć, że... mleko, nie koza, bądź ostrożny. To pamiętaj, tu musisz być ostrożny w tych detalach, tym bardziej, że dużo Bliskiego Wschodu się pojawia w moich filmach, więc... Zresztą ja muszę powiedzieć, że w którymś momencie już Białorusini byli, nie generalizując, ale część Białorusinów była już mocno podirytowana tym obrazem, wizerunkiem Łukaszenki jako takiego właśnie wesolutkiego wujka, który daje takie, rzuca takie dobre rady, że tutaj to trzeba się napić, tylko nie w pracy, 50 i ten albo 40 i tego wirusa się wyleczy, i no, bo jednak oczekiwaliby, że władze podejdą do tego poważnie, tak jak należałoby podchodzić do sytuacji ogólnoświatowej epidemii, no, nie czegoś, co się dzieje tylko na Białorusi albo się dzieje tylko bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi, ale dzieje się na całym świecie. No jest jednak też ruch. Ludzie podróżują, jest dużo Białorusinów pracujących za granicą, wypoczywających za granicą, którzy też jeździli do Włoch, do Niemiec, do Francji. No jest to całe to przedsięwzięcie industrialne pod Mińskiem, Wielki Kamień,
kapitałem chińskim, mamy chińskich pracowników pracujących na Białorusi, więc to też potęgowało jakieś uczucie niepokoju, potęgowane dodatkowo brakiem reakcji władz, czy właśnie takim nonszalanckim dosyć podejściem, delikatnie mówiąc, prezydenta. No dobra, to rzucę ci takie pytanie poza koronawirusowym. Lord Tasiemiec, białoruskiego uczą w szkołach, czy w ogóle, czy to już totalna awangarda? Ja z grubsza znam odpowiedź, ale proszę. No, białoruski jest uczony jako język. Jest nauka języka białoruskiego w szkołach, natomiast to nie znam statystyk dokładnych, ale szkół, które są w całości białoruskojęzyczne, czyli że wszystkie przedmioty są nauczane w języku białoruskim, to chyba można dosłownie policzyć na palcach jednej ręki. W każdym razie tych szkół jest coraz mniej, one przechodzą na język rosyjski. Bardzo rzadko się zdarza, żeby zebrali się w ogóle jacyś rodzice, którzy by byli chętni, żeby jednak nauczyć w języku białoruskim. Czasami się zdarzają takie przypadki, że tam jakiś jedno, dwoje, troje rodziców gdzieś tam się zbiera, próbuje podpisywać jakąś petycję, ale raczej ci ludzie są gdzieś tam wyciszani. Nie wariujcie, dajcie spokój z tym białoruskim, po co ten białoruski, komu on jest potrzebny. Zresztą była nawet niedawno, była taka dosyć głośna sprawa z jakąś taką postacią typu vlogerka, czy jakaś taka youtuberka białoruska, która, oczywiście rosyjskojęzyczna, która też tam zamieściła jakieś nagranie w internecie, gdzie też dosyć w takich niewybrednych słowach się zastanawiała, po co w ogóle ten, po co komu ten białoruski jest potrzebny. Aczkolwiek ktoś jest, to jakoś spotkało się z jakąś taką negatywną reakcją potrafią się czasami Białorusini zorganizować, żeby jakoś tam tego języka bronić. No ale oczywiście w przestrzeni publicznej, tak normalnie na co dzień na Białorusi, to są, generalnie jest rugowany. Wiemy, ale to prestiżowego miejsca. To jest ciekawy temat, z czego mogę podrzucić. Co musiałoby się stać, aby język białoruski miał szansę? Ja wiem, że sytuacja jest odmienna i była odmienna, ale żeby miał szansę przeżyć swój renesans, jak to się stało na Ukrainie. Bez przesady, no bo wiemy, że Ukraina miała trochę tego renesansu postmajdanowego, potem to trochę przygasło w Charkowie, czy w Dniprze, czy w Zaporożu, mówi się już normalnie po rosyjsku, przecież tam nie wiem, czy w ogóle ukraiński utrzymał jakąś taką znaczącą pozycję po tym wzlocie, no pewnie jakieś echo tego jest, natomiast co by musiało się stać na Białorusi? Czy w ogóle w twojej głowie pojawia się taka myśl, że taki wariant istnieje, że na Białorusi język białoruski wróci, nie? Będzie wielki comeback, białoruski bandera, nie? I cała ideologia białoruska wraca. Trochę ironią poleciałem, ale wiesz, o co chodzi. No, mamy w historii, aczkolwiek już dosyć odległej, mamy w historii przypadki, przykłady takiego renesansu języków, które wydawały się już zapomniane. Mamy przykład państwa Izrael, które odbudowało język używany wyłącznie do celów, praktycznie celów religijnych, stał się językiem, nie tylko językiem oficjalnym państwa, ale językiem życia codziennego. No, ale to chyba właśnie Izrael wydaje mi się takim dobrym przykładem, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do Izraela z diaspory, którzy osiedlają się w Izraelu, osoby pochodzenia żydowskiego, a nie znają hebrajskiego, no od razu trafiają, ci, którzy tam przyjeżdżają w odpowiednim wieku, oczywiście trafiają na tą, są rzucane na głęboką wodę, bo muszą odbyć służbę wojskową i no tam chcesz czy nie chcesz, to musisz się tego hebrajskiego nauczyć bardzo szybko. I to jest chyba dobry przykład na to, jakimi metodami można ten język przywrócić. No musi być wola polityczna, wola instytucji państwowych, żeby język był używany. No bo jeśli cała struktura administracyjna Białorusi posługuje się językiem rosyjskim, że nawet do tego stopnia, że są urzędnicy, którzy w języku białoruskim nie potrafią sformułować prawidłowo pisma urzędowego, no to nie ma szans na to, żeby ten język zaistniał też w jakiejś większej przestrzeni. No druga sprawa to jest na przykład to, że nie ma znanych celebrytów. To jest taki przykład, nie wiem, może
trochę od czapy, ale wydaje mi się, że dosyć dobrze pokazuje. No nie ma znanych celów, poza tym środowiskiem takim opozycyjnym, niezależnym, nie ma gwiazd sportu, muzyki popularnej, którzy by się językiem białoruskim na co dzień posługiwali. No jak ktoś gdzieś występuje, zamieszcza swoje materiały w internecie, no to zwykle w języku rosyjskim. Więc nie ma też takiego, nie ma też przykładu, który by pokazywał, że ten język białoruski może być czymś prestiżowym, może być czymś fajnym, może być czymś wyróżniającym, czymś, co warto kultywować. A Dominik, też od razu pytanie, to jest, często się pojawiło, czy to rzeczywiście jest tak, że większość Białorusinów uważa, że ten język białoruski to jest jakoś związany z wsią i z ludźmi takich troszeczkę nizin społecznych, czy jest odbierany normalnie? Ulex the First, wrzucaj tak. Ten, kto rzuca komentarz, Ulex the First, o co zapytał, no też, napisał wprost, czy Białorusini jako, kreują język Białorusini jako język wieśniaków, zostało napisane wprost, no. Ale to tak wyglądało przez wiele lat i myślę, że dzisiaj też się można spotkać z takimi reakcjami, jak ktoś, szczególnie właśnie jeśli ktoś w dużym mieście gdzieś zaczyna się posługiwać językiem białoruskim, to zwykle może być tak odbierany, że to jest albo opozycjonista, no albo właśnie ktoś, kto przyjechał ze wsi. Zresztą wieś też już się dosyć mocno przestawiła na może nawet nie tyle na rosyjski, co jakąś taką, to się nazywa czasami, to się mówi o trasiance, czy jakieś inne takie lokalne mieszanki białorusko-rosyjskie. No może też na przykład Polesie też jest takim ciekawym terenem, bo tam są różne gwary, dialekty lokalne, które bliższe są ukraińskiemu niż białoruskiemu, a już w szczególności rosyjskiemu. No ale to po prostu był ten takie negatywne odium, to było przez kilka ładnych dekad w Związku Radzieckim. No, oczywiście był język oficjalnie, on gdzieś tam funkcjonował, ale to było na tej zasadzie, że on był na tablicach na przykład na informacyjnych, na jakichś tam urzędach, no ale nie w jako język komunikacji codziennej. No, jak ktoś się językiem białoruskim w czasach radzieckich, jak ktoś się językiem białoruskim posługiwał, no to albo jakiś intelektualista, poeta, taki nie bardzo twardo stąpający po ziemi, no albo właśnie ktoś pochodzący ze wsi jeszcze, któremu tak no, słoma z butów wystaje. Więc ludzie rzeczywiście zaczęli wstydzić tego białoruskiego i no to znowu wracam do tego, co mówiłem o prestiżu, no że prestiżowy jest rosyjski, a nie białoruski. No i dlatego ludzie wolą się posługiwać językiem, który jest prestiżowy, który no, kojarzy się z wielką rosyjską kulturą, wielką literaturą. Zresztą Łukaszenka też tak mówił, że no, w języku białoruskim nic wartościowego nie powstało, a język rosyjski no, to jest Puszkin, Dostojewski i tak dalej. Przecież nie wiem, czy akurat Łukaszenka czytywał Puszkina czy Dostojewskiego. Nie, no to nie możesz tak mówić. No, wielki dyktator, kołchoźnik to jest. A Emomail Rahmon jeszcze z wielkich liderów, chyba w kołchozie pracował, tak? Lider Tadżyków. Powiedz mi, gdzie w tym wszystkim jest opozycja, w tym całym koronawirusie, w tej całej pandemii, która ora i podważa zaufanie do władz? Nie żeby to zaufanie miała, tak? Ale jednak Białoruś była, mimo tego całego pierdolnika, jaki tam jest, tej całej częściowej biedy, bo to jednak nie do końca tak wygląda i to jeszcze ten kraj się dzieli regionami, ale jednak była traktowana jako kraj, który gdzieś w skali makro podejmował takie racjonalne decyzje. Tak, tam były te kołchozy, to wszystko sobie działało, ale gdzieś dogadywał się z Rosją, gdzieś z Europą, tą racjonalność do Białorusi często przepisywano i w Polsce też było widać te tendencje, że Białoruś jest racjonalna i teraz nagle zderzamy się z czymś, że ta racjonalność zostaje wystawiona na taką dosyć dużą próbę. I w Mińsku, w Witebsku jest już ogromny problem, tyle co słyszę, że jest duży problem. Gdzie w tym wszystkim może być opozycja? Czy jest szansa na ukształtowanie się nowej opozycji, bo ta dotychczasowa no to jest no nielicząca się, wiemy o tym. No z opozycją akurat w tym kontekście epidemicznym był taki problem, że to wybuch epidemii zbiegł się też z prawyborami, bo latem powinny odbyć się wybory prezydenckie
na Białorusi, więc opozycja próbowała wyłonić wspólnego kandydata, który miałby, może miałby jakieś, ewentualnie jakieś szanse, no oczywiście biorąc pod uwagę też duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością fałszerstw wyborczych, ale chodziło o wyłonienie jakiegoś wspólnego kandydata, było kilkoro kandydatów na kandydata, którzy przez ostatnie kilkanaście tygodni próbowali prowadzić taką, no o ile to można na Białorusi prowadzić, taką pseudokampanię, czyli gdzieś tam jeździć po większych, mniejszych miejscowościach, spotykać się z wyborcami i zabiegać o ich poparcie. No, odbywało się to, trzeba przyznać, że w miarę w takim dość liberalnych warunkach, czyli nie było jakichś spektakularnych zatrzymań tych kandydatów, nie zatrzymywano, nie aresztowano, nie wrzucano do samochodów milicyjnych, nie wywożono do więzień, jak to w przeszłości bywało. No ale to pokazało też te spotkania, które raczej nie cieszyły się dużą popularnością, pokazało, że raczej w szczególności poza Mińskiem ludzie nie są szczególnie zainteresowani tą kampanią, nie są zainteresowani tymi postaciami. Zresztą te nazwiska, które tam się pojawiały, to już są właśnie tacy działacze dosyć przebrzmiali, którzy te swoje najlepsze lata swojej działalności opozycyjnej mają już raczej za sobą. I to jest chyba generalnie duży problem od wielu lat białoruskiej opozycji, że zdominowana została przez ludzi, którzy no wręcz podobnie jak Łukaszenka trwa na swoim stanowisku, tak samo i w środowiskach opozycyjnych ci sami ludzie trwają na swoich stanowiskach, te nazwiska głównych opozycjonistów się nie zmieniają, nie ma żadnej nie ma dopływu świeżej krwi. Oczywiście jest jakaś tam część młoda społeczeństwa, która próbuje działać, ale to są ludzie, którzy bardzo często lądują za granicą i mają no, średni wpływ na to, co się dzieje w kraju. No, taki najbardziej spektakularny przykład z ostatniego, powiedzmy, roku, no, to jest bloger Niechta, który no, prowadzi popularny kanał na YouTubie, zamieszczał tam sporo różnego rodzaju materiałów, głównie kontrujących Łukaszenkę, nie w takim wymiarze praw człowieka, wartości demokratycznych, tylko takich rzeczy, które mogłyby apelować do, odwoływać się do jakiegoś tam poczucia sprawiedliwości czy niesprawiedliwości takiego zwykłego człowieka, czyli pokazywał tę władzę jako mocno skorumpowaną, która dużo kradnie, uwłaszcza się na majątku państwowym. No, ale ten bloger tak samo, no, on nie mieszka na Białorusi, on teraz aktualnie przebywa w Polsce, więc no, też jego wpływ na to, co się dzieje w kraju, jest ograniczony. Czyli co, myślisz, że na Białorusi działa ten sam wentyl bezpieczeństwa, co w wielu krajach Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Południowo-Wschodniej, gdzie po prostu emigracja wyjeżdża. Wiadomo, że część tej emigracji, no to nie jest część, z której najbardziej jesteśmy dumni, w zasadzie to się cieszymy, że wyjechała, ale także wyjeżdża spora część intelektualistów i też spora część, co odczuwamy teraz, chociażby pielęgniarek czy lekarzy, tak, bo w Niemczech tyle, co wiem, tam chyba 30 tysięcy jest naszych, które pracuje po szpitalach. I wracając, z Białorusi chyba jest większy odsetek takich, jakby się określił, intelektualistów, właśnie osób, które potencjalnie można by przypisywać opozycji, że jednak z Białorusi ten czynnik polityczny ma większe znaczenie przy emigracji. U nas jednak to jest wyłącznie zarobkowe. No, ciężko będzie spotkać w Polsce osobę, która wyemigrowała, bo nienawidzi kurwa PiSu i musi wyjechać. No, wyjeżdżasz za hajsem, tak? Na Białorusi wydaje mi się, że spotkamy osoby, które od Łukaszenki uciekają. Ja sekundka. No jest całkiem sporo takich, powiedzmy, opozycjonistów czy ludzi z jakichś środowisk niezależnych, którzy wyjechali z Białorusi. No, ale oczywiście ta emigracja zarobkowa również jakoś tam funkcjonuje. Zresztą w Polsce mamy całkiem sporo, także teraz no, w służbie zdrowia ludzi zatrudnionych, bo mamy dużą liczbę Ukraińców pracujących jako lekarze, pielęgniarki, ale również Białorusinów jest całkiem sporo, więc ten deficyt też jest odczuwalny na Białorusi. I dla wielu ludzi na Białorusi jest to jakiś sposób ucieczki od problemów głównie gospodarczych, finansowych, żeby jednak
Dominiku, a jak młodzi Białorusini wyjeżdżają, to oni się identyfikują z krajem i się określają jako Białorusini, czy pochodzący z Białorusi, czy raczej starają się podszywać pod bycie Rosjanami, bo tutaj Momcilo Radkowicz takie zadał pytanie, czy w ogóle jest coś takiego jak diaspory białoruskie w Europie i w Stanach Zjednoczonych i jak to wygląda? No to właśnie zależy kto wyjeżdża i dokąd. Duża emigracja białoruska jest z oczywistych powodów jest do Rosji, bo przede wszystkim dlatego, że no, nie ma ograniczeń w postaci no, nie wiem, uznawalności dyplomów, uznawalności stażu pracy, więc na przykład były przypadki, że Białoruscy, na przykład funkcjonariusze policji wyjeżdżali do Rosji i tam podejmowali pracę w rosyjskich strukturach. Przez to im było łatwiej, bo rosyjskie struktury uznawały ich wcześniejszy staż pracy. No nie ma bariery językowej, więc zdecydowanie najłatwiej jest wyemigrować do Rosji. No i tam raczej Białorusi nie tworzą jakiejś takiej silnej, dobrze zorganizowanej diaspory, raczej tam się wtapiają w tłum. Trochę inaczej to wygląda w Europie Zachodniej, gdzie szczególnie w tych ośrodkach, gdzie już wcześniej funkcjonowała jakaś diaspora białoruska sięgająca jeszcze czasów powiedzmy przedwojennych, bo z takimi przypadkami możemy mieć do czynienia na przykład w Pradze, czy nawet w Londynie, to są osoby, które trafiały na emigrację, czy potomkowie osób, tych osób, które trafiły na emigrację, czy to po I wojnie światowej, czy w trakcie II wojny światowej. No ale to są środowiska, które są, nawet jeśli one są dobrze zorganizowane i takie dosyć żywotne, no to jednak są nieliczne. Wokół nich się też zwykle jakoś tam próbuje gromadzić jakaś ta nowa diaspora, czyli ci nowi emigranci, no ale wiadomo, że te osoby, które są gdzieś tam były jakoś zaangażowane politycznie, społecznie, to one raczej stanowią mniejszy procent tej fali emigracji i tych rzeczywiście zaangażowanych jest niewielu, no a reszta raczej tam próbuje jakoś po prostu w nowych warunkach, na nowej ziemi jakoś wiązać koniec z końcem i raczej no, z takimi sprawami stricte bytowymi sobie zaprząta głowę, a nie kwestiami tożsamości narodowej. No oczywiście gdzieś tam w którymś momencie to też może się pojawić, no na przykład czy jeśli ktoś kto wyemigruje, to pytanie, z kim się zwiąże, czy zwiąże się z kimś, kto też pochodzi z tego środowiska emigranckiego, czy na przykład będzie jego partnerem, czy partnerką będzie ktoś miejscowy, no i wtedy pytanie, jak w jakim języku wychowywać dzieci. No Białorusini, którzy przyjeżdżają do Polski, no też z uwagi na bliskość kulturową raczej tutaj się dobrze integrują. Jest sporo małżeństw czy właśnie związków mieszanych, no ale zwykle, jeśli jest to taka para polsko-białoruska, no to zwykle już dzieci są wychowywane wiadomo w języku polskim, no ale wiadomo, no, nie ma tutaj jakiejś stuprocentowej reguły. Dobra, mamy jakąś panikę na Białorusi, czy mamy powtórkę z Czarnobyla, kiedy dezinformacja prowadziła do rozprzestrzeniania się lokalnych informacji i naturalnie do narastania paniki, czy jednak Białorusini spokojnie podchodzą do tego, co się dzieje? No właśnie tutaj chyba takie, ja bym powiedział, racjonalne dosyć podejście Białorusinów bierze górę. Oni są już chyba na tyle przyzwyczajeni do tego, że władza nie mówi im prawdy, że władza różne rzeczy ukrywa, że no nie jest to jakieś, to co się teraz dzieje, nie jest to jakieś zjawisko bardzo nowe dla nich, więc duża część społeczeństwa po prostu potrafiła się sama zorganizować, że sami decydowali o tym, że o przychodzeniu na jakąś samoizolację, na kwarantannę, oczywiście o tyle, o ile to było możliwe, no bo jeśli ktoś musi jechać do pracy, no to wiadomo, że i pracodawca nie pozwoli mu pracować z domu, no to wiadomo, że nie ma takiej możliwości. No z drugiej strony też takie, no
powiedzmy nonszalanckie podchodzenie do rzeczywistości, wyrażające się w tym, że mnóstwo ludzi gdzieś tam się gromadziła na szaszłykach, na spacerach, w parkach, nad jeziorami, gdzieś tam właśnie przy alkoholu. Więc tutaj jakiegoś takiego dużej paniki ja bym nie dostrzegał, przynajmniej w tym momencie, no nie wiadomo, co się wydarzy w ciągu najbliższych tygodni. No to, co nas teraz czeka, to też jest specyfika białoruska, że na Białorusi mamy i Wielkanoc prawosławna, i Wielkanoc katolicka są dniami wolnymi od pracy, więc i są jakoś tam też świętowane, obchodzone. No szczególnie tutaj Wielkanoc katolicka to szczególnie w obwodzie grodzieńskim. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy będą jakieś, czy ludzie będą się masowo gromadzić w kościołach, na uroczystościach religijnych, czy jednak no, kierując się jakimś racjonalnym podejściem, no, zdecydują się zostać w domu w tym czasie. Dobra, mówiłeś o Mińsku, że w Mińsku, w mieście samym, czy tam czymś na wzór obwodu zostały wprowadzone jakieś ograniczenia. I tu się pojawia pytanie o podobieństwo do Rosji i Ukrainy. Ja wiem, wrzucenie Rosji i Ukrainy do jednego wora teraz to nie jest najbezpieczniejsza rzecz, natomiast regionalizacja albo wzrost autonomii lokalnej, że ze względu na... że lokalne ośrodki zaczynają podejmować coraz bardziej niezależne decyzje. Na Ukrainie bardzo wyraźnie to widzimy, prawda, przerabialiśmy to obwód czerniowiecki i iwano-frankiwski. Stanisławowski działają na własną rękę praktycznie, podejmując decyzję o zamknięciu bez jakiejkolwiek aprobaty Kijowa. Podejrzewam, że ona tam nie jest potrzebna, ale nie ukrywamy, zamknięcie całego ichniejszego województwa jest jakimś dużym krokiem. W Rosji w ogóle została władza oddana, róbcie co chcecie sobie w lokalnych obwodach i jednostkach federalnych. No i na Białorusi, mówisz, Mińsk podjął taką decyzję. Czy na Białorusi też obserwujemy, chociaż w małej skali, autonomizację, czy że na, nie wiem, oblast Witebska będzie działała, tak, Witebska czy Mochylewska tam jest? Chyba Witebska. Witebska, tak. Mochylew to jest co innego obok. Czy ona będzie działa na własną rękę i nie czeka na to, co powie Baćka, tylko podejmują własne kroki? No, tego ja bym się raczej nie spodziewał, bo tam jest jednak silny ten wertykal władzy, że no, raczej samowola jest źle widziana, niedopuszczalna i gubernator czy jakiś tam urzędnik szczebla regionalnego, który by podjął decyzję na własną rękę, nie konsultując się w tej sprawie z centralą, no to narażałby się na duże nieprzyjemności i no po prostu na ryzyko nie tylko utraty stanowiska, ale ich jakichś poważniejszych konsekwencji w przyszłości. No dobra, to co się stało w Mińsku, że Mińsk jednak się zaczął wprowadzać ograniczenia? Czy to było już skoordynowane z władzą? No to jest skoordynowane, jest to jest polecenia, które idą z góry. Być może to jest po prostu próba stopniowego wyłączania całego kraju, począwszy od stolicy, albo na przykład przetestowanie pewnych rozwiązań tylko na obszarze stołecznym i dopiero w zależności od tego, jak będą się sprawdzać w Mińsku, to będą może one stosowane w innych regionach. No ale tak jak mówię, to jest... To no, tutaj nie ma nie ma mowy o żadnej autonomii władz regionalnych. Jeśli jakaś decyzja została podjęta na szczeblu regionalnym, to ona musiała być zaakceptowana albo po prostu zostało polecenie z góry. Chrystus 97. Czy na Białorusi religie koegzystują ze sobą dobrze, czy raczej zwalczają się? I czy katolicyzm jest utożsamiony z polskością, jak we Lwowie? Może bym inaczej zadał to pytanie, ale jest dobrym pytaniem. Na ile, prawda, prawosławie i katolicyzm i tam jeszcze są te odłamy jakieś unickie, tam jeszcze unickie są jakieś kościoły. No to zostawiam ciebie z tym pytaniem. Generalnie w przeszłości rzeczywiście tak było, że no, mówiono o ruskiej wierze i polskiej wierze, czyli polska wiara to było wyznanie katolickie i była ta silna identyfikacja jeszcze sięgająca czasów II Rzeczpospolitej. I w latach 90. jeszcze trochę później rzeczywiście tak było, że no do dzisiaj w sumie Kościół katolicki jest identyfikowany z polskością, ale jest dużo jest całkiem sporo białoruskojęzycznych katolików, którzy być może no, ich
nie wiem, rodzice czy dziadkowie mogli się uważać za Polaków, natomiast oni sami już są, identyfikują się już jako Białorusini, ale są związani z Kościołem katolickim. W ogóle w latach 90. w dużym stopniu, w tym czasie, kiedy się życie religijne na Białorusi odradzało i odradzały się struktury Kościoła katolickiego, to była wprowadzona liturgia w Związku Białoruskim. Więc można mówić o czymś takim jak białorutynizacja czy białorusinizacja Kościoła katolickiego. I nie ma już teraz w tym momencie, nie można mówić o takim przełożeniu jeden do jednego, że Polak katolik, to już tak silnej identyfikacji nie ma, aczkolwiek ona nadal istnieje, no w szczególności na Grodzieńszczyźnie, gdzie jest całkiem spora licząca... Mniejszość polska, no tak, a jak relacje między prawosławiem i katolicyzmem? No generalnie Białoruś uchodzi za taki kraj o bardzo, można powiedzieć, że tam jest niski stopień napięć na tle religijnym, że generalnie nie dochodzi tam do żadnych waśni, sporów. No nawet taki przykład, może anegdotyczny, a może nie, że była ostatnio, w ostatnich miesiącach inicjatywa sprzeciwiająca się, no trochę też koresponduje to z tym, jakie dyskusje mamy w Polsce, ale była inicjatywa sprzeciwiająca się promocji ideologii LGBT na Białorusi, gdzie wspólnym głosem występowali hierarchowie prawosławni i katolicy, więc można powiedzieć, że no jeden kościół i drugi no raczej mają takie bardzo konserwatywne podejście do takich kwestii obyczajowych i tutaj między nimi panuje pełna zgoda, więc raczej takich sporów międzywyznaniowych, poważnych sporów nie ma. One się czasami pojawiają na tle różnych kwestii takich politycznych czy historycznych, no, też związanych z jakąś działalnością opozycyjną, no bo białoruska cerkiew jest częścią, podlega pod patriarchat moskiewski, więc generalnie ta hierarchia prawosławna uchodzi za prorosyjską, promoskiewską. Wśród katolików można znaleźć wielu opozycjonistów. No i na przykład pojawiła się kwestia upamiętnienia. W ubiegłym roku był w Wilnie, odbył się pogrzeb powstańców styczniowych, których szczątki zostały w Wilnie odkryte, między innymi Konstanty Kalinowski, który jest takim bohaterem dla środowisk niezależnych. Kalinowski był jedną z pierwszych osób, które no, użyła języka białoruskiego do celów politycznych. No, za pomocą języka białoruskiego próbował zdobyć poparcie chłopów na Białostoczyźnie, na Grodzieńszczyźnie. No ale Kalinowski był katolikiem, więc problem tutaj się pojawił, że białoruska hierarchia prawosławna była bardzo niezadowolona z tego pogrzebu i pojawiły się w wypowiedzi białoruskich duchownych prawosławnych, że to był wichrzyciel, buntownik, który próbował poderwać Białorusinów przeciwko carowi, wzbudzić jakieś tam nielegalne powstanie. Dobra, szybciutko. To ja mam szybkie pytanie. Dynamo czy Batę? Kto wygra Ligę Białoruską? Skoro to jest jedyna liga w Europie, która funkcjonuje, to Dynamo czy Batę? Za kim jesteś? Batę ma zgodę z Piastem, a Dynamo Mińsk wiem, że chyba tam, a nie wiem z kim ma Dynamo. Ale tam Dynamo Brześć chyba ostatnio całkiem nieźle sobie radzi. Batę chyba trochę mniej teraz. Czyli Batę mniej. No. Dynamo Brześć chyba teraz jest. A co sądzisz o zgodę Batę z Piastem? Piast, pośmiewisko Polski, prawda, kibicowskie i Batę się, i z Batę z nimi trzyma, no przecież to jest niesamowite. Nie, no żartuję, przecież nie będę cię przycisnął tematy kibicowskie, ja też nie jestem w tym teraz na bieżąco. Dobra, to szybka przerwa, wrzucam pociąg, klik. Thank you.
No i siema ponownie. Słuchajcie, bo tu pytacie o Kościuszkę, pytacie o Grodno, zaraz te pytania przerobimy jeszcze z Dominikiem, póki nam nie uciekł, ale słuchaj, jak trzeba zadać o poważne sprawy, trzeba porozmawiać. Draniki, warjenie czy pielmienie? Solanka. Solianka. No powiem ci, ostro zagrałeś, powiem ci bezlitośnie. Oni jeszcze mają coś takiego, że oni w tym takim pojemniku takie zapiekane coś mają, nie? Kiedyś to szamałem chyba gdzieś w Połocku czy Nowopołocku. Coś takiego jeszcze jest tam. No, nie kojarzę. Ale jakby draniki wjechały, to powiedzmy, że chyba byśmy zakończyli tego live'a, nie? Tutaj byśmy... Ja czuję też takie gastro, że... No i ta pięćdziesiątka, tylko nie w pracy. A, i kozie mleko do zapicia. Słuchaj, dobra, ja nie pilnowałem tego czatu, ale dobra, to było coś tam o Grodnie, to pewnie zaraz Kuba nam znajdzie. A, było Kościuszko. Kościuszko jest bohaterem narodowym na Białorusi, czy nie jest? I zapytał o to Mateusz Brzemiński. No z Kościuszką jest trochę podobny problem jak z Kalinowskim, o którym wcześniej mówiłem. No przez to, że to był dowódca, który walczył przeciwko Rosji, no to on nie jest do końca mile widziany przez władzę. No chyba że jest jakiś okres napięć między Białorusią i Rosją, są jakieś negocjacje prowadzone, negocjacje na temat dostaw ropy i gazu i trzeba trochę podgrzać nastroje antyrosyjskie, no to wtedy ewentualnie władze też przychylniejszym okiem patrzą na czczenie Kościuszki, natomiast Kościuszka jest uważany za bohatera przez środowiska opozycyjne niezależne, no jest wręcz uważany za białoruskiego bohatera narodowego, Białorusina, natomiast no jest mroczowszczyzna tam, gdzie Kościuszko się urodził, no tam jest rzeczywiście upamiętniony. No ale to też nie jest taka postać, która byłaby maksymalnie przez wszystkich Białorusinów rozpoznawalna. Czy Kościuszko się urodził tam gdzieś, a nie, to, żeby nie pomylić, kto się urodził między Brześciem a Baranowiczami? Gdzieś tam taka jakaś mała miejscowość? To może Kościuszko, bo to jest Mroczowszczyzna tam właśnie. A okej, czyli dobrze pamiętam, że tam właśnie Kościuszko, no. To są takie niuanse. I co, Kuba, ty tam jakieś pytanie miałeś o Grodno, coś, kto to zadał i czatu też od Komena było pytanie, jak wygląda Dominik kwestia Grodna i czy jest tam spora Polonia i jak oni sobie funkcjonują. 25% chyba w Grodnie. No tak, Grodno jest takim największym skupiskiem polskiej ludności. W tej chwili to jest około 1/4 mieszkańców. Oczywiście sporo Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, którzy mieszkają na Grodzieńszczyźnie, korzystają z różnego rodzaju możliwości wyjazdu do Polski przez kartę Polaka, stypendia rządowe dla studentów. Oni wyjeżdżają, no i raczej już jak mają możliwość zostać w Polsce, no to raczej się nie będą wracać na Białoruś, no, tylko raczej takie bardzo ludzie z ideowym i bardzo mocnym patriotycznym takim zacięciem wracają, rzeczywiście gdzieś tam próbują jakąś działalność prowadzić. No oczywiście bycie Polakiem na Białorusi jest obarczone pewnym ryzykiem, jeśli jest się zaangażowanym w działalność w organizacjach polskich, bo w praktyce mamy dwa związki Polaków, mamy jeden związek, który jest uznawany przez władze białoruskie i drugi związek, który jest uznawany przez władze polskie. No i ten uznawany przez władze polskie, on nie ma oficjalnej legitymacji białoruskiej, więc jest nie codziennie, nie cały czas, nie jest poddawany wciąż jakimś represjom, ale takimi falami jakieś następują czasami uderzenia w te organizacje polskie, niezależne od władz, czyli jakieś przeszukania, zatrzymania, konfiskaty, czasami jak jest bardziej
bardziej gorąca sytuacja polityczna, to zdarzały się sytuacje, że polscy działacze trafiali do aresztów, do więzień. Najbardziej znany przypadek to wydaje mi się, że jest grodziński dziennikarz Andrzej Poczobut, który kilkakrotnie był więziony. Najdłuższa odsiadka to była związana z oskarżeniem o obrazę prezydenta, no bo oczywiście jest to osoba dosyć niepokorna, więc Andrzej Poczobut często publikował krytyczne materiały na temat Łukaszenki, no i w którymś momencie tamtejsze organa ścigania postanowiły go trochę przykręcić mu śrubę i trafił na dość długi czas do więzienia. Łukaszenko pewnie poczuł się urażony i powiedział, macie coś z nim zrobić. Najprawdopodobniej tak to wyglądało. Brzemiński, a co się stało z Andżeliką Borys, kiedyś liderką Polaków na Białorusi? Temat nie jest mi mój, to ja nie znam tematu, więc zamieniam się w słuch. Andżelika Borys aktualnie teraz też jest prezesem Związku Polaków na Białorusi. Tam w ostatnich, powiedzmy, 10 latach trwała pewna rotacja na tym stanowisku, przychodziły kolejne osoby, tą funkcję pełniła wcześniej Andżelika Orechwo, potem... No dobra, bez nazwisk, bo będziemy wymieniać całe drzewo genealogiczne, ale tam był w ogóle jakiś podział, nie? Że chyba dwie... W 2005 najgłębszy podział, który właśnie, o którym mówiłem, że w praktyce powstały dwa związki. Istniał wcześniej jeden związek, a potem od 2005 mamy. Znaczy oficjalnie jest jeden związek, są tylko konkurencyjne zarządy, no ale w praktyce wygląda to tak, że jest Związek Polaków Pro-Łukaszenkowski i Związek Polaków uznawany przez władze w Warszawie. No, sytuacja z związkiem tym pro-Łukaszenkowskim jest taka, że on, no, jak się wydaje, on generalnie nie prowadzi zbyt rozwiniętej działalności na rzecz kultywowania polskiej kultury, polskiej tożsamości. Raczej to jest taka przykrywka dla jakichś tam działań biznesowych. Domy polskie, które ten związek posiada, były wynajmowane do celów czysto komercyjnych, nie do prowadzenia działalności promującej polską kulturę, tylko właśnie pod jakieś cele czysto biznesowe. No a ten związek, który cieszy się poparciem polskich władz, z kolei no, podlega różnego rodzaju ograniczeniom, czasami represjom. No okej, okay. A coś właśnie o swoich znajomych? To także pytanie do Franka, Polacy na Białorusi, jak oni postrzegają to, co się dzieje teraz, tą początkową opieszałość władz białoruskich do epidemii, a obecnie, jak sam powiedziałeś, delikatną, powalną ewolucję w drugą stronę. To do mnie? No i do ciebie, do Franka. Możecie podnosić rączki, możecie mówić, możecie machać do wyboru, do koloru. No, jeśli chodzi o tą społeczność polską, to tą część społeczności polskiej, która jest tam właśnie zaangażowana też w jakąś działalność społeczno-polityczną, to generalnie duża krytyka opieszałości władz, no nie traktowania poważnie tego problemu. No tutaj jakoś pod tym względem się nie wyróżniają Polacy szczególnie na tle innych obywateli, którzy również byli tym przebiegiem epidemii, zaniepokojeni tym, że władza nie reaguje, że nie podejmowane są żadne działania. Okay, to... Generalnie to jest no. Można mówić o czymś takim, że no, niepokój i irytacja tym, że władze lekceważą problem. Dobra, to pytanie ciekawsze. To już, Franek, myślę, że wlecisz w to. Czy Białoruś może czekać w przyszłości wariant ukraiński, jeśli chodzi o tożsamość narodową? Chodzi mi o podział na rosyjskość i ukraińskość kraju. No, czyli bardziej pro-białoruski zachód i pro-polski de facto Białoruś, ale tam bardziej pro-białoruski i wschód, który jest sowietyzowany po całości. Nie wiem, czy zrusycyzowany, że sowietyzowany to jest dużo chyba lepsze określenie na ten wschód od Witebska, który ciągnie się przez Połock, tą całą linią. Wszystko, co jest na wschód od Mińska, chyba można tak powiedzieć, albo były Sowiet w latach 20. No tak i nie, ale
Znaczy, nie jest możliwy taki wariant. Finalnie może będzie jakiś podobny proces, ale jakby podstawy są zupełnie różne. To jest kraj zupełnie inaczej społecznie zorganizowany. Zupełnie inny poziom elit, inteligencji. Inny, czyli jaki? Inny model zarządzania. No, inteligencja białoruska jest jednak nieliczna, żeby było śmieszniej, w dużej mierze się rekrutuje z kościoła, słuchajcie, z Zachodu i z Kościoła Rzymskiego, z tej 10% grupy katolickiej. To jest bardzo ciekawe. Są o tym też fajne prace naukowe. Poza tym Ukraina była dużo bardziej, Białoruś była dużo bardziej skolektywizowana. No, Zachód Ukrainy jednak nigdy się nie dał do końca spacyfikować i wrzucić w politykę taką stricte kołchozową. Poza tym, słuchajcie, no mówi się, że najwięcej przesiedleń w całej Europie, największa wymiana obywateli była właśnie na Białorusi. To były wojny, to były migracje, to była zmiana granic. Nie Brama Smoleńska. Nie liczb, ale nie było, nie, tak, ale no, no, między innymi, czyli z tych 10 milionów, czytałem to ostatnio w książce o Polesiu, w takim zbiorze reportaży Małgorzaty Szejner. No, Białoruś jest uważana za kraj, w którym ta rotacja społeczna była największa. Więc tam nie ma silnej więzi społecznej, regionalnej, ona się gdzieś tam buduje. Możemy się tam łudzić, że coś powstanie na Grodzieńszczyźnie. Ja wam mogę powiedzieć, pewnie Dominik jeszcze więcej niż ja może o tym mówić, ale sto dykteryjek o tym, jak Polacy, rzekomi Polacy na tej zachodniej, Białorusi się zachowują, no, jaką oni mają mentalność, no to jest taka kołchozowa polskość, no niestety. Przechodzą na polski, pierwszy język, jakiego używają w zeszłym roku pod katedrą w Wilnie, w Grodnie oczywiście, miałem jakąś taką rozmowę niesamowitą. Faceci nie wiedzieli, że jestem Polakiem, coś tam sobie gadali po rosyjsku, jak ja mówię, że jestem Polak z Warszawy, no to przeszli na taką kaleką straszliwie polszczyznę i kościelny w katedrze w Grodnie. Wyobrażacie sobie i mówi, nie, my to już jesteśmy z Putinem, tylko trzeba się modlić, żeby kołchoźnika zastąpił ktoś lepszy, kogo Moskwa przyśle. No to, to jest wymowne, nie? Ty, ale wiesz co, ja pamiętam, jak byłem w Brześciu, nie wiem, z rok tam, czy we Wrześciu, czy gdzie? Chyba w Brześciu. Tak, w Brześciu, rok temu, czy półtora. Nagle widzę ludzie w mundurach latają, takich sowieckich, i mój mózg zaczyna, wiesz, standardowo mielić, co się odpierdala, nie? Przyjechałem sobie do Brześcia turystycznie, a tu mam pochód sowiecki, prawda? Druga wojna światowa, ja myślę, moment, jaką mamy datę? Nagle do mnie chyba 19 czy 20 czerwca był, no to ja już, kurwa, wiem, jaką oni mają datę. Przeszedłem sobie na plac centralny, gdzie było najwięcej ludzi. Wszystko, prawda, poświęcone Barbarosie i tak dalej, że, prawda, Brześć jako Jezu Gorod Gieroj. I nagle podchodzi do mnie jakiś gość i mówi, nie, to jest balsi, to nie ma żadnego znaczenia, Gierojem to, no bo w 39, prawda? I faktycznie to mnie zaskoczyło, nie? Właśnie to, co mówicie, strasznie jedziemy po tym, że ten zachód Białorusi nie jest wcale taką ostoją białoruskości czy polskości jak zachód Ukrainy i dla Polaków i dla Ukraińców, o który też skądinąd przecież walczyliśmy, nie przez przypadek. Zachód Białorusi nie był aż taką silną areną konfliktów narodowych, to o czym mówicie. No, ale... Co więcej... Przepraszam, że ci przerywam. Co więcej, zdziwiłbyś się, jak silni tam byli komuniści, to jeszcze w czasach, no wiesz pewnie, no, w czasach drugiej RP, prawda? Przecież to było centrum tak naprawdę bolszewickiej jaczejki. Oni naprawdę przyjmowali tego się. Jaczejka, czyli komórka, czyli NKWD miało, jeżeli sobie robiło w Polsce, jeżeli miało w Polsce jakieś bazy, to w oparciu o ludność białoruską, głównie żydowską też. Tak to wygląda. Jak oni weszli 17 września, no to uwierzcie, że to nie było tak, że oni, że tak jak Białorusini, że grali na dwa fronty, nie wiedzieli. Tam Białorusini się naprawdę z tego cieszyli. No. Też jest dużo literatury. No, można gadać. No, panowie, jako że już tutaj troszeczkę czasu mija, ja się ze wszystkimi żegnam. Dzięki Piotrze, dzięki Dominiku, dzięki Franku. Do zobaczenia wszystkim i trzymajcie się. Dalszej owocnej dyskusji. No, hej. Powodzenia w zdobywaniu mandatów, skoro chcesz rowerkiem jeździć. Ty wiesz, cichosza, hej. O, ostro na pełnej. Zaraz pogadamy o Polsce. Jeszcze nie wiem, czy tylko z Frankiem, czy ty, Dominik, też z nami pogadasz. Dominik, dawaj, bo ty pewnie masz... Ja nie jestem specjalistą od Białorusi, ale no, ciekaw jestem twoich uzupełnień. No, ty też samo. To ja bym w ogóle nie przekładał tych podziałów, które są na Ukrainie, na Białoruś, bo no to Brześć jest właśnie dobrym przykładem, bo to jest
to jest miasto, które było w dużym stopniu sowietyzowane i takie pozostało do dzisiaj, nawet nie tyle zrusyfikowane, co sowietyzowane. I tam nawet no, ktoś, kto właśnie próbuje mówić, będzie próbował mówić po białorusku, to się może właśnie spotkać z taką reakcją, że w ogóle o co chodzi, że co to za język. No to też była, trzeba brać pod uwagę, jakie to było miasto, w jakim miejscu położone, że było to, no tam było mocno obsadzone rodzinami wojskowymi, właśnie, a za tym szła też określona mentalność i określone podejście do rzeczywistości, ówczesnej rzeczywistości radzieckiej, międzynarodowej, no i to też się przekłada na dzisiaj na pewne postawy, więc to nie jest ta Brześć, to no raczej ja bym tutaj i tych terenów ja bym za jakiś taki rozsadnik białoruskiej tożsamości, białoruskiej idei narodowej na dzisiaj bym nie uznawał. No i porównując z Ukrainą, no tam powiedzmy, że możemy mówić też z jakimś tam przekąsem o Lwowie, jako tym i zachodniej Ukrainie, że to jakiś tam ukraiński Piemont, no to przez dziesięciolecia to w różnym stopniu się udawało tym Galicjanom promować tą ukraińską myśl narodową wreszcie Ukrainy. Tutaj akurat ty Piotrze masz większy kontakt z tematyką ukraińską, to możesz skonfrontować, czy jak tam udaje się to przeszczepiać na wschód Ukrainy. No natomiast na Białorusi tutaj nie ma aż tak głębokich różnic pomiędzy wschodem i zachodem. Sowietyzacja Białorusi zachodniej po roku 1944-1945 była bardzo głęboko została przeprowadzona. No nie było, no nie, też Białoruś nie miała swojej UPA, która by się do nie wiem, 1947-1948 czy 1950 roku by się broniła, walczyła. Oczywiście były tam jakieś pojedyncze przypadki jakichś oddziałików partyzanckich, które jeszcze się utrzymywały, a jakieś resztówki Armii Krajowej, do których też jacyś Białorusini dołączali, no ale tam nie było tak głębokiego oporu do tego stopnia, żeby powstało tam takie duże, mocne centrum kultury białoruskiej, jakim dla kultury ukraińskiej jest Lwów. Nie, no jasne, równiny nie służą wszelkim ruchom partyzanckim no. Tego typu. A tu rzucę pytanie, jest ostro, jest grubo tutaj. Białorusini i tutaj ludzie spod Gwiazdy Dawida, bo nie chcę używać, latali z czerwonymi opaskami, strzelali w plecy wycofującym się oddziałom SGO po lesie. To jest oczywiście, podejrzewam, teza, z którą, no, a skonfrontujmy, co macie do powiedzenia. Ja też dużo słyszałem, że no niestety, to są twoje tematy, Franku, że Żydzi mocno sowietyzowali, komunizowali, o tak powiem, i wycofujące oddziały polskie nie miały lekko. To wiem, że temat będzie bardziej skomplikowany na pewno i no, oddaję ci głos. Jak Dominik mówi o tym, że tam były jakieś pojedyncze oddziałiki, które być może gdzieś tam sobie roiły niepodległą Białoruś albo walczyły w ramach AK, no bo tacy się zdarzali nawet o takich ludziach. Tak. Powiedzmy, że ktoś z bliskich znajomych miał dziadka, który był w AK, a potem rzucił karabin i uznał, że on jednak będzie mimikrę stosował i zostanie Białorusinem w Rosji Sowieckiej. Ale tam była bardzo poważna partyzantka. To nie jest tak, że równiny nie służą, nawiązując do tego, co powiedziałeś. Tam była bardzo poważna sowiecka i komunistyczna partyzantka i to nie jest żadna ściema. I to jest zresztą ten jeden z mitów współczesnej Białorusi. Zresztą to jest bardzo patchworkowa tożsamość. Też nie wiem, czy zdążyliśmy o tym powiedzieć. Jak człowiek jedzie do przeciętnego muzeum krajoznawczego w Białorusi, no szczególnie w zachodniej, bo ta zachodnia jest tam jednak bliższa i widzi, jakie oni tradycje ze sobą łączą, to po prostu no, to nie idzie tego intelektualnie ogarnąć. Dobrze, wracając do pytania. To była teza w zasadzie, a ja ją po prostu rozciągam.
Mit partyzancki, partyzantki bolszewickiej jest bardzo silny na Białorusi łukaszenkowskiej, taki posowiecki, bezpośrednio odziedziczony po Związku Sowieckim. I teraz ciekawostka, w zeszłym roku trafiłem, jak były Mistrzostwa Świata. Wszyscy na mistrzostwa jeździmy, kurwa. Nie, no wiadomo, no tak jest łatwiej, no jednak i taniej. No, igrzyska europejskie. Tak, było coś tam, lekkoatletyczne jakieś bardziej. Ja zrobiłem taką rundkę w zasadzie po zachodniej Białorusi między Pińskiem a Nowogródkiem. To my się minęliśmy przecież chyba wtedy, nie? Bo ja przecież też wtedy po Polesiu chyba jeździłem. Tak, rzeczywiście coś takiego było. No w każdym razie pamiętam swój szok, jak w Nowogródku, słuchajcie, jedyne miejsce, gdzie się udała ucieczka z getta Żydom. I teraz uważajcie, organizatorem tej ucieczki był, i teraz żebym imion nie powiedział, Piotrek, tobie mogłem mówić, że to był, jak się nazywa zięć Trumpa, Kushner, prawda? Jared Dominik. Kushner. Jared Kushner, jego dziadek, żyjący jeszcze, jeśli dobrze mówię, dziadek, organizował ucieczkę, był głównym organizatorem tego. I w Nowogródku powstaje w tej chwili, słuchajcie, muzeum ucieczki z getta żydowskiej, organizowanej właśnie przez dziadka, zięcia Donalda Trumpa. I jest to sponsorowane przez Amerykanów. Jest to jedyne miejsce na Białorusi, na jakie trafiłem, gdzie nie ma tej sowieckiej narracji. Co więcej, bardzo ciekawe, oni spierniczyli stamtąd do lasów otaczających Nowogrodę, prawda, te mickie wieczorskie rejony. I tam spotkali się z partyzantką żydowską braci Bielskich, znanych z filmu głośnego hollywoodzkiego. I bracia Bielscy, komuniści, chcieli, byli totalnie nieufni wobec tych Żydów. Oskarżali ich, nawet tam pada, że jakieś były zarzuty o to, że oni są syjoniści i nie chcą się, tam były bardzo poważne tarcia. Więc ja tylko, to jest taki obrazek, bo ja lubię te dyktyryki, ale to jest obrazek, jak, i to jest jedyny taki przypadek na Białorusi, jak ja zarejestrowałem, zepsucie tego dobrostanu, tego posowieckiego mitu bohaterskiej partyzantki, która po lasach żydowska, białoruska, rosyjska, czasem polska, bo oni ten internacjonalizm też przecież cały czas promują, oni uważają, że ta Białoruś była miejscem, gdzie wszystkie narody razem stanęły przeciwko Hitlerowi. No i właśnie w tym Nowogródku jest taka fajna zagwozdka, ale mówię, to jest wyjątek potwierdzający generalnie inną regułę, no zdecydowanie. Kurczę, ile dzisiaj takich ciekawostek lokalnych. Wczoraj chyba mi podrzucił Warszaw, on cały czas nie chce z nami pogadać tutaj, bo mówi, że nie czuje się merytorycznie na poziomie. Rzucił mi, wyczytał, że ja nie wiedziałem, że pod Zakopanem, nie, że te Białki, nie, chyba pod Poroninem Lenin w 14 roku mieszkał, chyba 13-14, i miał historię właśnie jakiegoś taternika, że uratowali Lenina, nie, że właśnie był Lenin i jeszcze ktoś, tak, że jakiego imię się czyta? Ulianow? Ulianow, dobrze. Ulianow, tak. Że niewiele brakowało, a historia by się potoczyła innym biegiem, gdyby przypadkiem ich nie spotkali, nie usłyszeli jakichś krzyków w tych Tatrach w 14 roku. Ale to może być mitologia, wiesz? To są góry. I znowu połączę sprawnie dyktoryjką dwa motywy. Mój znajomy ma pod Narewką chałupę w Białowieży, w lesie, nie? I przywiózł tam sobie kiedyś różne takie gadzinowe i propagandowe lektury, które ściągnął gdzieś ze śmietnika na Żoliborzu warszawskim. No i tam jest biografia, poronińska biografia Lenina, wyobrażacie sobie? No i jest tak, jak się zachowywał w Poroninie Lenin, jakie miał zwyczaje. Raz na tam kilka dni chodził na pocztę i przyjmował go taki gazda. I to gdzieś tam w latach 50. spisywano takie relacje. I to są, słuchajcie, takie klerdy, takie bajania bełkotliwe. I pomagał, no to trzeba to przeczytać, słuchajcie, że na przykład zapamiętała go tam mała Marysia Budzowa, czy tam Gąsienicowa, nie? Bo on zawsze głaskał dzieci i dawał im cukierki. To był trochę socjalizmu. No dobra, Piotrek, ja tylko mówię, że jak
wiesz, jeżeli wierzysz, że Lenin, że Lenina rzeczywiście tam, on chodził po tych górach, to też jest prawda. No. Ale ponoć prawda, ten, ale... ponoć jak go uratowali, ta ponoć była tradycja. Ja to wiesz, tylko dostałem od Adama, przeczytałem tradycję, że za uratowanie dwie dniówki się odpalało, tak? Za to, za akcję ratowniczą mu wcześniej. No i Lenin tego nie odpalił. Widzisz, już wtedy miał te zapędy, żeby brać, a znasz moje podejście do socjalizmu, takiego głębokiego lewa. Ktoś coś pisze w komentarzach, chodzę po Tatrach, komen pisze, że co? Na rysach była tablica Lenina, tak, był w ogóle szlak leninowski przecież chyba tam jakiś. Co ty gadasz? Był w 13 roku, wszedł na rysy. A co w ogóle, wiecie coś o Pińsku, co się dzieje z tymi Żydami? To w ogóle tematy żydowskie, widzę, że gdzieś tam delikatnie się w komentarzach obijają. Na Pińsk był mocno żydowski i... Ja milknę, niech Dominik mówi teraz. Tata i tam dużo ja też ich nie wraca. Na bieżąco nie jestem teraz. Ale ogólnie, nie? To nie musisz, wiesz, podawać... W tym zbiorze reportaży Małgorzaty Szejner, o którym Franek wspominał, to rzeczywiście tam jest dość dużo, głęboko ten temat opisany, więc no z tego co ja pamiętam, to tam rzeczywiście po roku 90 pojawiły się osoby z diaspory, które zainwestowały tam też w odbudowę tego, znaczy oczywiście już nie przywrócenie całkowicie tego, co było przed wojną, ale jakoś tam to życie też i tej społeczności, jakieś tam życie religijne. Tam... Szkoła żydowska chyba też się pojawiła, tak? Coś takiego? Chyba tak, ale no mówię, że nie jestem na bieżąco teraz z tą tematyką, więc nie powiem na 100% jak to wygląda. Ciężka jest ta lektura dość do przebrnięcia, ale daje fajny obraz Polesia w dwudziestoleciu tak naprawdę. I, jak to w ogóle było? Żydzi byli tą tkanką miejską, a Polacy, i znaczy Polaków tam w ogóle prawie nie było, a Białorusini i ogólnie Polacy byli w każdym, byli administracją we wszystkich miastach, tych nawet jednak, wiesz, w których cała prowincja i cała wieś, no, czyli w województwie, wiesz, poleskim, ale i w nowogródzkim, prawda, to tam, chociaż w nowogródzkim to trochę tych Polaków było, tylko też pamiętam, już strasznie rozmydlamy, więc zwijajmy jakieś pytania bardziej bieżące. Pamiętajcie, że na Białorusi ci Polacy na co dzień nie mówili po polsku, to był najwyżej język religii, prawda, a to były gwary białoruskie z jakimś tam wyjątkiem jednego rejonu. To taka, wiecie, ta polskość postrzegana w takich szablonowych kategoriach, no to nie jest aż takie. Dobra, to weźmy w głęboką geopolitykę na chwilkę, bo skoro widzę, że nam delikatnie temat przymiera, no Białoruś jako część nie Unii Eurazjatyckiej, tylko w zasadzie już Imperium Rosyjskiego, nie wiem jak to określić, tego powrotu, gdzie Putin próbuje sobie przebudować. Z jednej strony były te dyskusje, żeby połączyć Białoruś z Rosją i wtedy Putin mógłby kandydować na nowo dwa razy, tak? Teraz w ogóle te pomysły chyba zmiany konstytucji, że te wybory mają zrobić, tylko że je przełożyli ze względu na pandemię. Oświećcie mnie i skorygujcie, o czym ja mówię i na ile widzicie właśnie to, nie wiem, czy zjednoczenie, powiedziałbym to, aneksję Białorusi przez Rosję. To temat nie jest absurdalny przecież, bo Białoruś już teraz finansowo jest de facto podmiotem federalnym. No to jest temat długi, o którym rzeczywiście można długo dyskutować, długo rozmawiać, bo historia jest długa, bo to sięga, no mieliśmy chyba dwudziestolecie, czy już minęło nawet dwudziestolecie. 98 albo 99, ale chyba 98, kiedy po raz pierwszy było podpisane, może nawet wcześniej były już jakieś podejmowane próby ustanowienia tego państwa związkowego, no ale to wszystko jest, wszystkie te umowy są tak naprawdę na papierze, a no jak przychodzi to do czego, przychodzi właśnie do jakichś negocjacji na temat dostaw surowców, to się okazuje, że no oba państwa mają jakieś tam swoje własne interesy i przywódcy tych państw mają własne interesy. No Łukaszenka nigdy się nie zgodzi na to, żeby być gubernatorem obwodu mińskiego. Nie po to zostawał prezydentem, żeby teraz tracić koronę. W
przeszłości to Łukaszenka miał takie ambicje, że po odejściu czy po śmierci Jelcyna, że być może on zostanie właśnie prezydentem takiego państwa związkowego i nawet próbował sobie w pewnym momencie pod koniec lat 90. budować taką, robić sobie PR w Rosji, że jeździł po Rosji, występował w telewizji, przedstawiał się jako dobry gospodarz, że on zaprowadzi taki porządek, jaki zaprowadził na Białorusi, zaprowadzi w Rosji. Pamiętamy, co się działo w Rosji w latach 90., więc to trafiało na podatny grunt. No ale przyszedł. Ale Jelcyn, czy decyzja, którą Jelcyn podjął w wieczór noworoczny, pokrzyżowała plany Łukaszenki. No i od tego czasu się, od tego czasu właśnie tak sinusoidalnie się te stosunki układają, że no raz jest podkreślanie jedności, słowiańskiej jedności, a raz jest schodzenie właśnie na takie uderzanie w takie tony suwerennościowe na Białorusi pod adresem Moskwy. Może to jest, my to inaczej będziemy teraz rozmawiać z naszymi przyjaciółmi z Rosji, bo oni chcą nam odebrać niezależność. No to jest taka narracja władz, która się od czasu do czasu zmienia. No i to mieliśmy też z tym do czynienia w grudniu ubiegłego roku, kiedy rzeczywiście chodziło głównie o negocjacje dotyczące kwestii energetycznych. To zostały postawione na ostrzu noża i takie sygnały, że Rosja szykuje się do jakiejś aneksji, były wypuszczane, no ale prawdopodobnie to, biorąc pod uwagę to, że pojawiła się teraz w Rosji, pojawiła się ta opcja przedłużenia kadencji Putina, To był po prostu jakiś wyłącznie element jakiejś gry, więc tak naprawdę tego zagrożenia aż tak poważnego nie było. No ale ono gdzieś tam cały czas wisi nad Białorusią. No, Piotrze. Słuchaj, ja nie wiem, czy która jest, 19:20. Dobra, róbmy tą Polskę. Rzucimy mięsem w końcu, chciałem trochę podkręcić geopolitykę, nie udało się. Dobra, takie pytanie zrobimy. Na ile? Inaczej, bo to, że trzeba było trochę Polaków przycisnąć, bo byliśmy rozluźnieni, ludzie mieli, kupa osób miała wyjebkę, bo mieliśmy tą akcję zostań w domu, była taka społeczna mobilizacja wśród pewnej grupy, ale potem się okazało, że siedzenie w domu nie jest aż takie fajne. Tutaj z Warszawem sporo o tym rozmawialiśmy. Zobaczymy, co będzie, jak będą ciepłe dni. Minie tydzień, dwa tygodnie, gospodarka zacznie powoli przycichać, będzie coraz gorzej i to siedzenie w domu już nie będzie takie jasne i takie oczywiste, że zostań w domu. No i było wiadomo, że skoro Polacy będą okazywać nieposłuszeństwo, no będzie trzeba ich przycisnąć. No ale teraz obserwujemy, no psy kompletnie spuszczone ze smyczy, tak? Policja, służby, głównie policja. To mnie wkurwia, bo zawsze się mówi, że policję lubimy. Na przykład przez ostatnie 5-10 lat był taki wzrost zaufania społecznego. Ja zawsze mówię, że to jest formacja hierarchiczna, która wykonuje rozkazy, więc to, czy my ją lubimy, czy nie ma znaczenia. Po prostu był okres, kiedy rozkazy były bardziej przychylne społeczeństwu, teraz padły rozkazy, aby jebać. Więc zaczęło się naprawdę, psy zostały spuszczone ze smyczy, dzieją się absurdalne rzeczy i nagle ludzie piszą, o Jezu, oni marnują 5-10 lat tego PR-u budowania. Ja mówię, jakiego kurwa PR-u? Policja nie jest od PR-u. Wy co o tym myślicie? Czy Polaków należało tak przycisnąć za mordy, co się dzieje? Bo jesteśmy makabrycznie przyciśnięci. No osiągamy szczyty. I tak jak moja dziewczyna ze mną gadała, jak ja mówiłem, że boję się trochę do niej przyjechać, bo mogą się czepiać mnie. Ona mówi, no co ty, no ktoś będzie cię pytał, że co, gdzie ty idziesz? To było z półtora, dwa tygodnia temu. Ja mówię, tak będzie. Będą mnie pytać, dokąd idę. Ja się tego spodziewam, że to nastąpi. To jest tylko kwestia czasu, kiedy to pokrętło dojdzie i to się dzieje teraz. Ludzie nie wierzą, w co się dzieje. Dla mnie to było naturalne, że będą po nas tak jebali, będą pytali, dokąd idziesz. Dziwne, że jeszcze torebek zakupami nie sprawdzają, chyba że to już się zaczęło dziać i mnie to ominęło. No. Trzeba było, czy nie trzeba było to zrobić? I ewentualnie jak z tego wyjdziemy, czy mamy jakąś strategię wyjścia, takiego mentalnego, że policję trzeba odkręcić? Wiesz, pies spuszczony z kagańca i ze smyczy, to nie jest go tak łatwo uspokoić. Ale pytanie zadałeś. Ja nie wiem, trochę znowu nas zmuszasz do tego, do zestawu ćwiczeń i... No bo ile będziemy... Ćwiczysz...
Ćwiczysz syntetyczne odpowiedzi. Ja wiem, fajnie pogadać o Polakach na Białorusi, nie? A teraz... zgadzam się z tobą. No nie, powinni nam przycisnąć. Czy to, że nas tak przycisnęli, było, jest uzasadnione, czy nie? I ewentualnie jak z tego wyjdziemy? To jest pytanie, ale dobrze to ująłeś. To jest, ja jako emerytowany kibic powiem, że to jest jednostka, że to jest instytucja tak hierarchiczna. Niestety, zgadzam się też z twoimi kolegami, znajomymi, że oni robili ileś lat PR, a boję się, że to będzie, znaczy to nawet nie wiem, czy PR, no, bo to była jakaś taka realna zmiana społeczna w policji. Ich uczono procedur. Jak zabili Stachowiaka, no to wiecie, no to przyjęto to jako jakieś wydarzenia, takie historie, jakieś pobicia na komisariatach, no to lat temu jeszcze 10, a to właśnie na stadionach widziałem taką zmianę. Ta się zaczęła gdzieś mam wrażenie, chyba jednak z Unią Europejską, że można sobie było pozwolić na to, żeby być może jakieś pierwsze procedury, po drugie jednak jakieś techniczne środki, kontrola, to tamto, siamto, czego by nie mówić o poprzednich rządach, było troszeczkę liberalniej traktowano takie sprawy. No, policja się zaczęła pilnować, to bez wątpienia. Natomiast czy to było potrzebne? Odpowiadam znowu, żeby nie uciekać w dygresję. Ja myślę też, że ta policja, czy te służby są w Polsce... To jest policja miejska, WOT, żandarmeria. No ale to też właśnie to chciałem powiedzieć, że one są bardzo zróżnicowane cały czas. Ja myślę, że one są bardzo różne w różnych miastach, w różnych rejonach. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, że w Warszawie na przykład policja, która jest jednak, czy straż miejska, która zdaje się przeszła w tej chwili pod, musicie mnie poprawić, pod zarząd któregoś z ministerstw, tak? Czy pod władzę centralną przeszli na pewno, nie wiem. No jak, prawda? Ale przecież pod centralną, no. No więc czy jednak służby, które są mocno związane z taką dość liberalną władzą, będą w Warszawie ścigać ludzi z taką żelazną konsekwencją? Ja myślę, że oni się mogą wykazywać w mniejszych miasteczkach. Wieś i najmniejsze miasta, no to jest taka klanowa czy struktura, wszyscy wszystkich znają, więc to niewiele zmieni. Czy można było inaczej osiągnąć karność społeczną w dobie kwarantanny? Pewnie można było, ale to trzeba było zacząć ten proces parę miesięcy wcześniej. Za późno już. Powolnej tresury, że terapia szokowa. No gdyby nie przysnęli w styczniu, lutym, być może udałoby się to edukacją, a nie represją osiągnąć. Kijem i marchewką, a dzisiaj rzeczywiście wydaje się, że jest trochę przerost tych metod represyjnych. Czy mówisz o małych miasteczkach? Nie wiem, Katowice przecież bardzo głośno, w Krakowie. Małych miastach. Ten Kraków mnie zdziwił, to powiem szczerze, bo ja w Warszawie tego nie widzę. Że było takie jebanie, tak? Nie widać tego, nie. No tam gdzieś dzisiaj któryś z tych najważniejszych ruchów miejskich w Warszawie zaprotestował, rzecznik prasowy MJN-u powiedział, że zatrzymują ludzi przejeżdżających obok parków, obok Pola Mokotowskiego, ale raczej wypuszczają. Natomiast ten Kraków to jest jakiś jeden, zdaje się, jeden jak do tej pory case. Myślę, że to właśnie jakieś małe miasta wojewódzkie, byłe miasta wojewódzkie, że tam jest ta skala taka, która służy takiemu nadużywaniu władzy. A ty, Dominik, uważasz, że należało tak przykręcić śrubę, czy mogliśmy tego się inaczej rozegrać? I zostawiam też nadal otwarte pytanie, jak z tego wyjdziemy? Jak ponownie złapać psa za smycz, przyciągnąć go do kojca i przytrzymać? Bo według mnie to będzie dużo trudniejsze, aby teraz powiedzieć policji, panowie, już kończymy to jebanie. Koniec, fajnie, to co zrobiliście, pobawiliście się. Ja przyznam, że tak z takiego oglądu osobistego to póki co jeszcze nie byłem świadkiem, ani nie spotkałem się z żadną taką ekstremalną sytuacją. Dochodzą do mnie tylko jakieś odpryski w mediach społecznościowych, że ktoś gdzieś wrzuca jakieś materiały. No nawet dzisiaj widziałem jakąś tam interwencję, że ktoś, no, była jakaś ostra konfrontacja między
ojcem dzieci, wyprowadzającym te dzieci na plac zabaw. No tak, to wszyscy widzimy. Patrolem. No, jasne. No, no. Ale tak, no ale właśnie nie mam obrazu całości, nie wiem jakie były okoliczności. Trudno mi w tym momencie oceniać. Wiadomo, że to jest ciężka sytuacja dla wszystkich uczestników tego, co się dzieje. No, jaki będzie ciąg dalszy? No, tak nie wiemy kiedy ten stan, w którym teraz jesteśmy, kiedy tak naprawdę się skończy i kiedy będziemy wracać do normalności. Jak rozumiem, to będziemy do tej normalności wracać jakimiś etapami, też nie z dnia na dzień nie zostaną te ograniczenia zdjęte. No, ale rzeczywiście chyba pojawił się problem, z którym będziemy musieli się jakoś uporać, spadku zaufania do policji, który chyba nie, znaczy zaufanie, to nie było, to zaufanie nie było na jakim, nie było na jakimś niskim poziomie przez ostatnie lata. Jakieś, jednak udało się taką dobrą opinię w miarę w społeczeństwie zbudować, no ale jakieś takie nieprzemyślane działania, w szczególności właśnie takie sytuacje, kiedy funkcjonariusz tym funkcjonariuszom tak naprawdę dano możliwość interpretowania prawa po swojemu, no to będzie skutkować jakimiś, może skutkować jakimś takim, taką erozją zaufania. Ponieważ wchodzimy w kryzys, więc możemy zakładać, że się, no też już pojawiają się fajne raporty, prawda, że się już się powoli zaczynają złote czasy dla mafii, dla przestępczości, prawda? Czy masz na myśli gospodarczej, ale i pospolitej. No, czyli... Chociażby oczywiście, no, jakaś analiza była chyba wyborczej wczoraj, bardzo przemawiająca do wyobraźni. Wydaje mi się, że ta policja będzie miała w tej chwili więcej roboty, paradoksalnie, no ale to jest to, co ty Piotr... O kurwa, dobra, moment, wywaliło nas. Już wracamy, moi drodzy. Nie wiem, zagadaliśmy się i nas wyjebało. I już wracamy, pyk, pyk, pyk. I jesteśmy, dobra. Oj, lecimy z tematami. Chciałem trochę właśnie o Polsce pogadać, bo tak, wiecie, Białoruś jest miękka, to sobie tak gadamy o Polakach, to jest fajne dla jakiejś niszy, a tu jednak dzieją się ważne wydarzenia. Dobra, widzę, że Franek już wrócił. Ja też kompletnie się zagapiłem, że nam to ciągnie się ta rozmowa, a jeszcze chwilę bym pogadał, bo jest ciekawie. Mówiłeś o tej przestępczości zorganizowanej. Zawsze kryzysy rodzą większe... No, prawda, zorganizowanej, niezorganizowanej. No, każdy kryzys rodzi przestępczość i tyle. No, nie mamy się co oszukiwać. No, i jakie będą, szczególnie jeżeli zostanie ta władza, którą jednak autorytaryzm zasadnie się podejrzewa, czy jakieś takie zapędy, no to tak, to ciężko ich będzie z powrotem wziąć na krótką smycz. Tak mi się wydaje. Ale jest to dla ciebie, znaczy no mówisz, ty latałeś gdzieś tam, może nie latałeś w pierwszej linii frontu Polonii, zakładam, ale... Nie, pierwszej to może... No nie, Franek, ja wiem, że nie latałeś pierwszej, natomiast... Też nos mam, wiesz, taki, że mam. Ale jest dla ciebie zaskoczeniem to, co się stało ze służbami, bo dla mnie nie jest. Ja bym się tego spodziewał, że im odpierdoli kompletnie. A ty jak myślisz? Wiesz, co mnie najbardziej przeraziło? Zerknij na profil twitterowy rzecznika komendy głównej, pana Ciarki. To co, poczytamy sobie, kurwa, co on tam pisze? Bo to chciałem już kiedyś czytać wpisy Trumpa na tych streamach, ale jakoś wypadło mi. Jak on się nazywa? Ciarka. Ciarka Twitter, nie wiem, czy dobrze wpisałem. Mariusz Ciarka? Mam jakiś znaleźć konkretny wpis? Dobra. Czy no mam tak, czytać losowe? Wiesz, jak podkleja zdjęcia jakichś gości lejących motocyklistę w Hiszpanii. A było to, było chyba dzisiaj, wiadomo, wyko zaryło. O, tutaj, o, jak urodziny, to urodziny, 100 lat musi być odśpiewane. Ale było. To nie jest jakiś przypadkowy policjant Glina, no, czyli jakieś tam być może sygnał dostali. No, nie wiem. Kurczę, mówię, no to wyjście będzie trudne z tego. To, bo wiesz, w każdym sporcie, w każdym dużym zachowaniu geopolitycznym, wojnie, wprowadzaniu tego typu stanów, zawsze musisz mieć politykę wyjścia. Jak wyprowadzasz ciosy w boksie,
No, z moim śmiesznym doświadczeniem musisz mieć taktykę wyjścia. Jak nie masz taktyki wyjścia, to zarobisz w pizdę. To jest takie proste, bo zostawisz głowę w miejscu. Jak pójdziesz na wojnę i nie masz pomysłu, jak wyjść z tej wojny, to tkniesz. I teraz wyprowadzenie wojska, policji i służb kompletnie na ulicy w masowej skali i oddanie im pełni praw. Ja uważam, że w tej chwili prawo jest zawieszone, bo administracja wisi, sądy wiszą, sądy będą w ogóle musiały teraz multum spraw przerobić. Przecież ile osób teraz odmówi przyjęcia mandatów? To będą tony spraw, to będzie musiało być orzecznictwo wprowadzone, jak orzekać w tych sprawach. Ja nie jestem jurystą, ale wiem, że to muszą powstać mechanizmy, jak sobie z tym radzić. Jezus Maria, no ja uważam, że prawo jest zawieszone, więc jak ktoś mi mówi, bo ja zinterpretowałem, że mogę iść do sklepu i to jest moja potrzeba życiowa, ja mówię, nie, to teraz ty nie decydujesz, ty teraz o niczym nie decydujesz. Nie wiem, czy się zgodzisz, że jesteśmy już w tej sytuacji, że prawo nie funkcjonuje u nas, plus ta kwestia wyborów dodatkowo. No jest kwestia wyborów, kwestia sądów, tak naprawdę, wiesz, nie wiesz dzisiaj, kto ci będzie za rok to te sprawy, a nie za rok. Nie pamiętam, też coś czytałem o tych procedurach, jak wygląda odwołanie od decyzji, prawda? Egzekucja wchodzi automatycznie niestety. Mówisz o tych administracyjnych, o te, co sanepid ci ładuje. Tak. To też jest bardziej skomplikowane, no ale ja podejrzewam, że ludzie będą się odwoływać, ten facet z Krakowa nieszczęsny, no to jest jakaś absurdalna sytuacja. Co tam, 12 koła? To rzeczywiście. O tym mówisz? A ci bulwar jest normalną trasą transportową, przecież sam jeździłem jako trasę. Słuchaj, ucieka nam znowu ta rozmowa, ale tylko przypominam, że mamy od ilu? 17 lat, jaką mamy górną granicę mandatu za wykroczenia drogowe? 500 zł. No. 1000 chyba kiedy, 500 jednostkowe, a 1000 chyba kiedy no, masz skumulowany. Przy większej niż 50, no tak, ale przy większej niż, no dobra, no to porównaj 1000, sobie, no prawda? No. Czyli możesz wyprzedzać na pasach z szybkością, powiedzmy tam 45, bo od 50 jest, zdaje się, już jakieś są dodatkowe tam kary administracyjne, egzamin prawa jazdy, zatrzymanie prawa jazdy, ale wyprzedzisz na pasach jadąc 45 na godzinę, kiedy jesteś potencjalnym zabójcą i dostajesz 500 zł czy 1000, a taki koleżka, który wjechał sobie na pusty bulwar, dostał. No dobra, no ale takich przypadków też nie obserwujmy, ale myślę, że trochę postraszą jeszcze, no. I potem będzie trudno rzeczywiście. Ale też z tobą rozmawiałem, że spodziewałem się, że wpierdolą kilka naprawdę grubych kar, albo kilka, zapędzili się, to już nie jest kilkanaście, puścić do mediów to, aby ludzie się zaczęli bać. No tak, o to chodzi, tak, oczywiście, no. Trochę takich medialnych kroków, oczywiście, a później troszeczkę przykręcą śruby, no ale z drugiej strony wiedzą, że mogą, no, oni mają takie narzędzia. A co sądzisz o tym temacie maseczek, bo to jest dla mnie bulwersujące, ja się tam pokłóciłem z pewną grupą znajomych, tam bez żalu, bo to kontakty, które... Szczerze ci powiem, że ja... Zakrywania twarzy ogólnie, bo to jest przepis, że mamy zakrywać twarz, to nie musi być maseczka, może być szalik i w zasadzie z tym się zgadzam. Ale mówimy o względach higieniczno-epidemiologicznych, czy o względach bezpieczeństwa? Że jesteśmy dla policji w tej sytuacji nierozpoznawalni. Ja to kominiarę będę. Jezu, ja mam nadzieję, że będę mógł sobie rzucać butelkami. Ale o co pytałeś? Nie, pytałem o spóźnione wprowadzenie tej decyzji, że Czechy wprowadziły... Ale tu widzisz, ile jest krajów, tyle opinii. WHO jest bardzo niejednoznaczne. No ale widzimy, Raz nakazują, innym razem nie nakazują. Właśnie się zdziwiłem, bo w tym tygodniu, jak się wydawało, że trend idzie ku jednak ku powszechnemu noszeniu maseczek, to WHO wydało zalecenie, żeby obserwować skutki we wszystkich krajach, gdzie jest to obowiązkowe. To było między innymi do tych Czech chyba kierowane. No. No i Czechy mają ewidentnie spadki. Oczywiście to może być tylko koincydencja, tak? Znaczy więcej rzeczy może się nakładać, ale... WHO nie jest dla ciebie, delikatnie mówiąc, skompromitowaną instytucją. WHO, która, nie wiem, czy widziałeś ten wywiad z jednym z ich przedstawicieli, no, gdzie pytany o Tajwan. To jest epickie, tak? Tajwan? Ja o Chinach już się wypowiedziałem, elo. No. A kto? No dobrze, ale kto nie jest skompromitowany? Kto przewidział? Pokaż mi, kto jest dzisiaj, kogo byś... Może ci Czesi nieszczęśni właśnie. No Czesi ładnie, to, tak. Oni są Czesi ładnie, tam są jeszcze dodatkowe regulacje właśnie, coś czego się być może spodziewam w Polsce, czyli odkażanie poręczy
przycisków, czy tam mają obowiązek zarządcy domów komunikacji miejskiej tam co godzinę, czy co dwie, świetne rzeczy. W Chinach też to było. W Chinach też to było, wiem, że było przestrzegane. Słuchajcie, no, Piotrek, garść ciekawostek na koniec i ja będę też uciekać. No dobra, rzuć. Chyba, że jeszcze masz pytanie. Wiesz co, Szwecja 106, a mówiliśmy, że Szwecja będzie jednym z najciekawszych krajów ze względu na ich politykę otwartą. I Szwecja powolutku zbiera żniwo, tylko no tam jest mała gęstość zaludnienia, mnie ciekawi też ten aspekt get imigranckich. Tam się dużo wektorów nakłada, których ja nie jestem w stanie przewidzieć, zbyt dla mnie nieprzyjemne. No więc... No mów te ciekawostki, dawaj. Z garści ciekawostek, no to wywołałeś to, jeszcze powiem, że jest Słowacja, gdzie są zamknięte, tak naprawdę zamknięty jest ruch między powiatami tamtejszymi, czyli okresami. Ale na przykład zawleczono do jednego z cygańskich obozowisk Koszyce? Koronawirusa, no Preszów bardziej. Preszów, no to w zasadzie. Znaczy nie, dobrze powiedzieć, raczej właśnie Koszyce, bo to południowy Spisz. Lunik południowy Spisz. No. Nie. To nie Lunik. Te obozowiska się bardzo się tam ucywilizowały, to trzeba powiedzieć, bo tych programów pomocowych to ja tam 10 lat temu na jakichś stypendiach na tej Słowacji bywałem, ale wtedy kasa unijna szła olbrzymia na programy pomocowe dla Cyganów. No i troszeczkę się ucywilizowali. No co nie zmienia faktu, że jak facet przyjechał z Włoch i poszedł sobie na zwiedzanie wszystkich po kolei znajomych, jak to bywa w kulturze romskiej, to potem mieli problemy z ogarnięciem, bardzo śmieszne, albo a może nie śmieszne, tylko tragiczne, mieli problemy z ogarnięciem potem kwarantanny, rzecz jasna, bo to się... Niestety ten model społeczny zakłada pełną anonimowość. Jaki model? Anonimowość. Społeczny. No. Ja nie uznaję. Przybyszy z północno-zachodniej Indii nie uznaję za społeczeństwo i za struktury społeczne. Dobra. Jestem rasistą, no sorry. Skończę motyw słowacki. To żeś też przywołał. Była taka fajna książka o takiej miejscowości Swinia. Książka się nazywała Psożercy ze Swini i kiedyś powód zniosła całe obozowisko cygańskie. I się znalazły pieniądze i postanowili im przywrócić im nie tylko obozowisko, ale właśnie więzi sąsiedzkie, wewnętrzne. I się, no, o tym właśnie mówię, do tego dochodzę. Nie uprzedzajmy. No i panie etnolożki młode zaczęły wypytywać Cyganów, jak do tej pory było, kto obok kogo w tej głównej alejce obozowiska mieszkał. Okazało się, że dwa dni po powodzi nie byli w stanie tej sieci odtworzyć. Czyli rozumiesz, jak to wygląda, nie? Prawda? Znaczy to tam się odwiedza codziennie od tych wszystkich swoich, tych, to się przemieszcza się te swoje, co tam się ma, bawełnę, sklejkę, deski z jednego miejsca w obozowisku na drugi, a może, nie wiem, wydaje się 10 córek i tak dalej. Dobra, zamykamy Słowację. Elastyczni są, nie? Elastyczni. Oni, no, jaki kataklizm, co by się nie działo, oni otworzą wszystko, wiesz, to jakby te wszystkie filmy apokaliptyczne, oni sobie dadzą radę. Kurwa, to my jesteśmy poziom. No więc właśnie chciałem powiedzieć, że oni mi na swój sposób fascynują, ale to powiemy w następnym programie, możemy wrócić, tylko mnie przypilnuj, bo ja mam do nich... O Romach? Chyba cię pojebało. Nie będziemy o Romach gadali, bo pany zbiorę. Posłuchaj, chciałem opowiedzieć jeszcze o tym Azerbejdżanie dla wszystkich na koniec, cześć, że w Azerbejdżanie jest kwarantanna SMS-owa. Mamy trzy modele, to ci dzisiaj też pisałem, a dla wszystkich ciekawocha, mamy trzy, tak jak u nas generalnie, trzy powody, żeby wyjść z domu. Żeby wyjść z domu, wysyłamy SMS-a na infolinię rządową, na jakąś tam infolinię. To się tyczy wszystkich, całego społeczeństwa. Tam są też jakieś podziały, bo Baku jest zamknięte w tej chwili formalnie, natomiast powyżej 65 roku życia jest ścisła kwarantanna. Czyli... Mogą być jakieś wyjątki właśnie, ale takie bardzo restrykcyjne. No i teraz powtarzam, trzy powody, czyli apteka, zakupy, pogrzeb bodajże. No i wysyłamy i nie możemy wyjść, tylko rejestrują nas w systemie i kiedy możemy wyjść, dostajemy informacje. Całe miasta są obstawione służbami, więc idziemy z tym SMS-em, nie daj Boże, żeby coś było spierdzielone, i z dowodem osobistym. W SMS-ie jest podany numer dowodu osobistego i się po drodze kilka razy legitymujemy, dochodząc do właściwego punktu. No więc to jest kwarantanna w wersji max.
czego nam nie życzę chyba. Aliyev style, nie? Aliyev style. Kurczę, ten człowiek mi czasem imponuje. No. Sam na to wpadł, czy mu pomogli? Czy może ten Turkmenbasza, no bo wie, że Azerbejdżan zawsze z Turkmenią zbijali piony. Nie, myślę, że sami na to wpadli. Kto bogatemu zabroni? Chociaż teraz już nie takiemu bogatemu, no, ale to też temat na kolejną. Dokładnie. Dobra. To co, to ja zapraszam na niedzielę, póki kończymy, dzięki Franku. Niedziela z Fadim, Pamela jeszcze wpada, będzie Bartek Janiczak. O Jezu, pociągniemy grubo z tym Libanem, pociągniemy jak się robi przemyty, ja tam nie odpuszczę niczego. Dzisiaj było spokojnie, wiecie, Dominik jest spokojny, Janek też merytorycznie, a w niedzielę nie będziemy się już pierdolić, pociągniemy grubo. Więc słuchajcie, pioneczka, widzimy się za 3 dni, piątek, sobota, niedziela, no, 17:30, kliknijcie sobie tam włącz powiadomienie, jakoś tak tam się zaznacza, będzie link w społecznościach, będę to wrzucał, znajdziecie bez problemu. Piona, szóste studio Pandemia za nami, elo.